Ale proszę na miejsca wszyscy. Piątka wyżej. Schodzicie, tak? Andrzej! Proszę, nie ma lęki! Proszę pana! Jest pojedyncza, daj podwójną jadę! Jest piątka! Dzień dobry, panie Karolu. Dzień dobry, panie Andrzej. Jak pan widzi, dobiegają końca przygotowania do zdjęć do naszego filmu Epilog norymberski. Państwo pozwolą, pan redaktor Karol Małcużyński, wybitny publicysta, korespondent Polski na procesie norymberskim i autor dwóch książek o Norymberdze. Właśnie tutaj jako dowód dla wylegitymowania się przyniosłem autentyczną kartę wstępu, taką małą niebieską karteczkę. Chciałem uzupełnić, że to był niesłychanie cenny przedmiot, o który się wtedy ubiegały setki, tysiące agencji prasowych, redakcji, rozgłośni radiowych. Każdy chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu historycznym i już wtedy wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, że to jest i będzie wydarzenie historyczne. Więc dwie rzeczy mamy. Jeszcze jedną rzecz chciałem uzupełnić jako ciekawostkę. Mianowicie wśród korespondentów zagranicznych, warto może o tym powiedzieć, był wtedy Willy Brandt, dzisiejszy kanclerz NRF-u, wtedy w mundurze korespondenta wojennego norweskiego. Więc autentyczne w naszym filmie już na pewno będą dwie rzeczy, to znaczy pan jako naoczny świadek tamtych historycznych dni i dokumenty. Ponieważ nasz film opieramy na autentycznych scenogramach i dokumentach procesu norymberskiego i wszystkie teksty wygłoszone w naszym filmie są tekstami autentycznymi, opartymi na oryginalnych scenogramach. Oczywiście tu chciałbym jeszcze dodać, że nie chodzi nam w naszym filmie o rekonstrukcję ścisłą przebiegu procesu, co byłoby zresztą niemożliwe. Proces trwał blisko rok. Tak. Chodzi nam o syntezę najbardziej dramatycznych wydarzeń na tym procesie, o syntezę najbardziej dramatycznych spięć, najbardziej dramatycznych sytuacji, które wtedy zaistniały. I tu chciałbym się wtrącić, że tych sytuacji dramatycznych i dramatycznych spięć nie brakowało, dlatego że wiedzieliśmy zresztą o tym z góry, że będą w trakcie procesu w ciągu wielu miesięcy ujawniane dzień po dniu dokumenty, dotychczas ściśle tajne, dokumenty sztabowe, dokumenty dyplomatyczne. I co jeszcze warto dodać, dotyczące spraw rozstrzygających o losach Europy, przygotowujących agresję hitlerowską, początek wojny, no a później dramatyczny przebieg okupacji. Jeszcze chciałbym jedną rzecz wyjaśnić, powiedzieć, co nas właściwie zainspirowało do robienia tego filmu, co nas bezpośrednio sprowokowało. Mam tutaj, może pan pozwoli? Proszę bardzo. Dziękuję. Mam tutaj fragment z dziennika niesławnej pamięci gubernatora okupowanej Polski, Hansa Franka. Cytat ten brzmi: proces norymberski jest anachronizmem, jest sądem doraźnym zwycięzców nad zwyciężonymi. Nie przejdzie on ani do historii prawa, ani do dziejów powszechnych. Zostanie zapomniany i zniknie jak kamień ciśnięty w wodę. Znam ten cytat, panie Andrzeju. Dwa uzupełnienia. Po pierwsze, nie wiadomo, czy to jest apokryf, czy oryginał, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Frank nie miał racji. Ten proces nie zniknął z historii, nie zniknął jak kamień w wodę. I nie był sądem zwycięzców nad zwyciężonymi. I w tym jego siła, że ci ludzie, którzy wyjęli spod prawa całe narody i którzy prawo podeptali, korzystali tutaj z pełnej ochrony prawnej. Proces odbył się w majestacie prawa. Mieli możliwość odpowiadania na zarzuty oskarżenia. Korzystali z dokumentacji, z obrońców. Mogli atakować państwa alianckie, polityków alianckich. Nie mówiąc o tym, że atakowali także często i gęsto siebie wzajemnie. I to właśnie będziemy starali się w naszym filmie pokazać. Może przejdziemy teraz w głąb naszej dekoracji. Czy nasza dekoracja przypomina panu wnętrze tej sali, w której pan spędził te kilkanaście miesięcy procesu? No więc ja tutaj przyniosłem nawet taki oryginalny plan, który dostaliśmy na wstępie procesu, żeby zorientować się w układzie sali. Ale muszę powiedzieć, że nie jest mi potrzebny, bo to zabawne dosyć po 25 latach, jak wraca obraz tego samego wnętrza. Znaleźć się w tym samym wnętrzu, jak gdyby. W którym się spędziło wiele długich miesięcy. Tak. To może przejdziemy dalej. Tu mamy ławy adwokatów. Tak. Tutaj może drobne uzupełnienie, nie tak istotne w świetle tego, co pan powiedział, że nie chodzi o ścisłą wierność we wnętrzu, ale to jest sprawa istotna, bo adwokatów było znacznie więcej. Tu jest panów
12 kolegów gra rolę adwokatów. A w rzeczywistości broniło oskarżonych 27 adwokatów, którzy korzystali z pomocy 54 asystentów i całego sztabu technicznego. Mówię o tym, bo to wskazuje właśnie na możliwości obrony. Tak. Przejdźmy wobec tego do ławy oskarżonych. Tak, no nie wszyscy są znowu podobni. Nie wiem na przykład, kogo będzie grał pan Pietruski, bo nie jest podobny do żadnego. Altenbrunnera. Tak, bardzo nieprzyjemna rola. Tak, ale tu chciałbym jeszcze raz wyjaśnić, że nie chodzi nam tutaj o podobieństwo fizyczne przede wszystkim, to jest sprawa drugorzędna. Chodzi nam o to, aby koledzy, którzy podjęli się zagrać te niewdzięczne postacie, przede wszystkim ukazali nam rysunek psychologiczny, sylwetki moralne oskarżonych. O to chodzi nam w pierwszym rzędzie. Niełatwe zadanie. Muszę powiedzieć, że od początku procesu wszyscy, którzy go obserwowali, zastanawiali się nad tym, w jaki sposób w ogóle ludzie, którzy są odpowiedzialni za tego typu zbrodnie, będą starali się przynajmniej usprawiedliwić, umotywować je, czy wytłumaczyć się przed Trybunałem. I ta zagadka właściwie do dziś dnia została nierozwiązana. Tu mamy miejsca dla tłumaczy. Tak, tutaj były te kabiny oszklone dla tłumaczy, z tym, że oni tłumaczyli na 4 języki. Tym charakterystycznym rekwizytem na wszystkich zdjęciach widocznym były słuchawki na uszach, których oczywiście tu brakuje. Tak, zrezygnowaliśmy z tego rekwizytu, ponieważ zrezygnowaliśmy z tłumaczy. Po prostu mówimy w jednym języku, żeby uprościć akcję i przyspieszyć ją. Tutaj mamy boks dla świadków. Tu zeznawali wszyscy świadkowie, zarówno ci, którzy byli doprowadzani z zewnątrz, często zresztą z więzienia, a szczegół istotny, że według procedury anglosaskiej oskarżeni mieli prawo zeznawać we własnej sprawie jako świadkowie pod przysięgą i wtedy stamtąd byli doprowadzani tu do tego boksu. Tak, oczywiście z przysięgi też rezygnujemy, żeby uprościć procedurę i... Według tej konwencji. Tak, według tej konwencji przyspieszyć akcję filmu. Tutaj będzie zasiadał komplet sędziowski, to znaczy zrezygnowaliśmy z całego kompletu i ograniczyliśmy się do jednego przedstawiciela, do przewodniczącego, którym był Sir Lawrence. Z tym, że podczas procesu było 8 sędziów, pod tymi 4 flagami siedziało po 2 sędziów z każdego mocarstwa, a Sir Lawrence, przewodniczący, Anglik, był postacią niezwykle popularną w całym świecie dziennikarskim i prawniczym, wielokrotnie wspominany później w wielu książkach i opracowaniach. A gdzie pan siedział, panie Karolu? Galeria prasowa była na piętrze, na takim amfiteatrze tutaj, koło 200 miejsc i tam właśnie dostawać się trzeba było przy pomocy tej niebieskiej kartki. No, my pana poprosimy o zajęcie miejsca może tutaj i tak jak już mówiłem, będziemy się, jeżeli pan pozwoli, zwracali do pana w trakcie naszego procesu, w trakcie naszego filmu o wyjaśnienia w kwestiach jakichś wymagających tych wyjaśnień, jak również prosimy pana o interwencję pańską, jeżeli pan to będzie uznawał za stosowne. Proszę bardzo, razem z moją dokumentacją podręczną jestem do dyspozycji. Bardzo prosimy. A ja chciałem jeszcze przedstawić komplet oskarżycielski. Generał Wasylij Rudenko, prokurator Związku Radzieckiego, Sir David Maxwell Fite, prokurator Wielkiej Brytanii, François de Menton, prokurator Francji. Ja będę grał w tym filmie rolę amerykańskiego prokuratora Jacksona, jak również będę narratorem. Na ławie oskarżonych zasiadło 21 ludzi. Każdy z nich jest sprawcą niezliczonych nieszczęść milionów. Czy warto dziś o tym wszystkim mówić? Myślę, że warto. Jestem przekonany, że należy. Wydaje mi się, że czyny tych ludzi stanowią osobny rozdział w historii świata. I od czasu do czasu winniśmy się uważnie wsłuchiwać w słowa, które padły na tym procesie, ponieważ pamięć ludzka jest zawodna. Proces, który ma się rozpocząć, jest jedynym w swoim rodzaju w historii prawa na świecie. Posiada olbrzymie znaczenie dla milionów ludzi na całej kuli ziemskiej,
Dlatego też każdy, kto bierze w nim udział, ponosi ogromną odpowiedzialność. Każdy z nas winien uczciwie i skrupulatnie, bez jakiegokolwiek pobłażania sobie, wypełnić obowiązki zgodnie ze szlachetnymi zasadami prawa i sprawiedliwości. Jest to pierwszy proces w historii świata, w którym oddano pod sąd ludzi winnych zbrodni przeciwko pokojowi. Na ławie oskarżonych zasiadł prawie cały rząd Niemiec hitlerowskich. Po raz pierwszy prawo dosięgło tych, którzy dysponując ogromną władzą, zużytkowali ją w przestępczy sposób na szkodę całej ludzkości. Hitler był przekonany, że na zawsze pozostanie aktualne pesymistyczne hasło Pascala. Sprawiedliwość jest przedmiotem sporów. Siłę łatwo rozpoznać, jest ona bezsporna. Oto dlaczego nie można było uczynić tak, aby to, co sprawiedliwe, było silne, a to, co silne, sprawiedliwe. Norymberga jest jakby symbolem tego, że narody świata postanowiły sprawiedliwe uczynić silnym. Chciałbym jednak z naciskiem podkreślić, że aczkolwiek prawo to ma w tej chwili zastosowanie do agresorów niemieckich, dotyczy ono jednak i w przyszłości musi być stosowane wobec każdej agresji, dokonanej przez każdy naród, nie wyłączając tych, których przedstawiciele zasiadają tutaj za stołem sędziowskim. Panie przewodniczący, pragnę złożyć ważne oświadczenie. Mecenas Exner ma głos. Liczne, szlachetne dążenia, ażeby ustanowić karalność agresji, pozostały głosem wolającego na puszczy. Wystarczy wspomnieć żałosnej pamięci Ligę Narodów, która we wszystkich wypadkach, kiedy zwracano się do niej w sprawie agresywnych działań takiego czy innego państwa, okazywała się całkowicie niezdolna, ażeby należycie zareagować na poczynania agresora. Istota indolencji Ligi Narodów tkwiła w braku dokumentu, który uznawałby agresję jako przestępstwo międzynarodowe. Ale gdyby nawet istniało prawo określające agresję jako przestępstwo, to wówczas można by mówić jedynie o odpowiedzialności państw, a nie poszczególnych osób fizycznych, będących jedynie przedstawicielami danego państwa, działającymi w jego imieniu. Wreszcie chciałbym przypomnieć, że Trybunał składa się z sędziów krajów zwycięskich, co niestety wyklucza ich bezstronność. Nie ma dziś innego sposobu osądzenia winnych, jak przez Trybunał złożony ze zwycięzców, ponieważ cały świat podzielił się na dwie grupy, zwycięzców i zwyciężonych, a oskarżeni znaleźli się w tej drugiej grupie. Działamy na podstawie mandatu narodów całego świata i sądzimy was za wasze zbrodnie. Żadne jednak procesy sądowe nie zabezpieczą ludzkości, jeżeli w nowych warunkach będzie realizowana stara polityka w sprawie niemieckiej. Nieprawdą jest, jakoby nie istniało międzynarodowe prawo traktujące agresję jako przestępstwo. Zawarty w 1928 roku Pakt Brianda i Kelloga wyraźnie stwierdza. Wysokie, układające się strony uroczyście oświadczają, że w imieniu swoich narodów potępiają wojnę jako metodę regulowania sporów międzynarodowych i we wzajemnych stosunkach rezygnują z niej jako narzędzia polityki międzynarodowej. Wśród 62 państw układ ten podpisał także rząd niemiecki. Zasadniczą sprężyną militaryzmu niemieckiego była przez wiele lat grupa zawodowych wojskowych, znana całemu światu jako niemiecki sztab generalny. Wojskowi siedzą dziś na ławie oskarżonych nie dlatego, że służyli swojemu krajowi, ale dlatego, że rządzili nim, wespół z innymi oskarżonymi wplątali ten kraj w wojnę. Siedzą tu oni nie dlatego, że tę wojnę przegrali, ale dlatego, że ją rozpoczęli. Politycy mogą uważać ich za żołnierzy, ale żołnierze wiedzą, że byli oni politykami. To nie Hitler stworzył niemiecki sztab generalny, ale sztab generalny stworzył Hitlera. Politycy przychodzili i odchodzili, zmieniały się reżimy, wojny były wygrywane i przegrywane, ale niemiecki sztab generalny pozostawał. Żądam, aby Trybunał Międzynarodowy uznał niemiecki sztab generalny za organizację przestępczą. Panie przewodniczący, proszę o głos. Udzielam głosu mecenasowi Lateresner. Jeśli dziś przed sądem wojskowym sztab generalny będzie traktowany jako organizacja przestępcza, wówczas oskarżenie dotyczy nie tylko ich, jak nam się chce tutaj przedstawić. Oskarżenie to w rzeczywistości skierowane jest przeciwko każdej innej armii albo przeciwko oficerom w ogóle.
Kto staje się żołnierzem, powiedział Carlyle, ten ciałem i duszą należy do swego dowódcy. Nie powinien decydować, czy sprawa, w imię której rusza do boju, jest sprawiedliwa, czy nie. Wrogowie nie są wybrani przez niego, lecz dla niego. Jego obowiązkiem jest słuchać, a nie pytać. Zeznaje świadek marszałek von Brauchitsch. Generałowie niemieccy, w tej liczbie i ja, nie mieszali się do polityki. Główną naszą troską było nie pozwolić się wciągnąć do wojny przez Hitlera. Szczerze mówiąc, to my sami obawialiśmy się napaści ze strony sąsiednich krajów. Liczyliśmy się z taką możliwością, ponieważ nasi sąsiedzi mieli aspiracje zagarnięcia terytoriów niemieckich. Wszystkie wojny w latach 1939-1945 były dla nas wojnami obronnymi, prewencyjnymi, wymuszonymi. Niemcy oskarżone o napaść na Polskę. Przepraszam, ale to przecież sami Polacy napadli na miasto Gliwice i zdobyli tam radiostację. To oni rozpoczęli wojnę, a nam nie pozostało nic innego, jak bronić się i nacierać. Chciałbym przedłożyć sądowi oficjalny zapis narady u Hitlera z dnia 23 maja 1939 roku. Hitler wówczas oświadczył wyraźnie. Pozostaje nam tylko jedno wyjście. Napaść na Polskę przy pierwszej nadarzającej się okazji. Gdańsk nie jest bynajmniej przedmiotem zatargu. Idzie o rozszerzenie naszej przestrzeni życiowej na wschodzie. Podam dla celów propagandy jakąś przyczynę. Jest rzeczą obojętną, czy przyczyna ta będzie przekonująca, czy nie. Zwycięzcy nikt nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. Zeznaje oskarżony feldmarszałek Keitel. Panowie sędziowie, jako żołnierz muszę powiedzieć, że pojęcie wojny agresywnej nic mi nie mówi. Używaliśmy innych terminów. Operacja zaczepna, operacja obronna, odwrót, odejście. Zgodnie z moimi żołnierskimi wyobrażeniami, wojna agresywna to termin czysto polityczny, a nie wojskowo-żołnierski. A jeżeli tak, to jakżeż można winić wojskowego agresję? Ponadto pragnę przypomnieć krzywdzące naród niemiecki postanowienia Traktatu Wersalskiego. Celem niemieckiej polityki zagranicznej, którą nie wiadomo dlaczego nazywa się tutaj agresywną, było usunięcie niesprawiedliwości tego traktatu w stosunku do Niemiec. Oskarżony mówi tutaj o traktacie wersalskim. Pytam, czyżby Wiedeń, Praga, Belgrad, Krym należały przed zawarciem traktatu do Niemiec? Przed latem 1939 roku Austria i Czechosłowacja przestały istnieć jako niepodległe państwa. Niemiecki sztab generalny opracował już plan Weiss, plan napaści na Polskę. Keitel robi wszystko, żeby zapewnić sukces tej akcji. Co oskarżony Keitel może powiedzieć o prowokacji gliwickiej? Czy znane mu są jej szczegóły? Nic o tym nie wiem. Wnoszę o przesłuchanie świadka Lachuzena. Przepraszam bardzo, panie Andrzeju. Ja właśnie tutaj chciałem dwa słowa wtrącić w sprawie przesłuchania, jeśli można. Proszę bardzo. Bo to był pierwszy świadek. Na ławie obrońców wtedy zawrzało. Widzieliśmy, jak stawali w kolejce do mikrofonu, żeby złożyć wniosek protestujący przeciwko powołaniu tego świadka. Świadka, którego nazwisko nam nic nie mówiło. Nawet specjalistom od spraw niemieckich. No, okazało się, że bardzo wiele mówiło oskarżonym, którzy poczuli się bardzo zaniepokojeni powołaniem tego świadka. Prawdopodobnie nie przypuszczali, że on po tym świecie chodzi. To był jeden z najbliższych współpracowników słynnego admirała Canalisa, szef drugiego oddziału Abwery hitlerowskiej. I rzeczywiście złożył zeznania ogromnie obciążające wszystkich prawie oskarżonych, ujawnił sprawy, które dziś należą do historii, a wtedy były zupełnie nieznane. Czy świadek widzi Ribbentropa w tej sali? Tak, widzę. Czy świadek może wskazać, gdzie siedzi? Tam, w pierwszym rzędzie, trzeci z lewej. Czy świadek widzi również Keitla w tej sali sądowej? Tak, siedzi obok Ribbentropa. Czy świadek widzi również Jodla w tej sali sądowej? Tak, widzę, siedzi w drugim rzędzie, obok von Papena.
Zgodnie z najlepszą wiedzą i pamięcią świadka, proszę odpowiedzieć Trybunałowi. Czy żądano kiedykolwiek od Wehrmachtu, aby w czasie kampanii polskiej zorganizował jakąś akcję dywersyjną? Tak jest. Czy impreza ta otrzymała jakąś specjalną nazwę? Akcja ta podjęta bezpośrednio przed rozpoczęciem kampanii polskiej otrzymała nazwę Himmler. Proszę wyjaśnić Trybunałowi rodzaj żądanej pomocy. Kiedyś, zdaje się było to w połowie sierpnia, sekcja pierwsza wywiadu, jak również moja sekcja, otrzymały polecenie uzyskania i trzymania w pogotowiu polskich mundurów, legitymacji, ekwipunku, jak również innych rzeczy potrzebnych dla akcji Himmler. Polecenie to, jak wynika z notatki sporządzonej w moim dzienniku, otrzymał Canaris ze sztabu Wehrmachtu. Czy świadek dowiedział się następnie od Canarisa, co się w istocie stało? Canaris poinformował nas, że ludzie z obozów koncentracyjnych, przebrani w polskie mundury, otrzymali rozkaz zbrojnego zaatakowania radiostacji w Gliwicach. Czy świadek dowiedział się, co się potem stało z tymi ludźmi? O ile wiem, wszyscy uczestnicy tej akcji zostali usunięci, to jest po prostu zabici. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Jeszcze jedno bydle zaprzedało duszę wrogom. Tym swoim zeznaniem zasmrodził Niemcy na wiele lat. To tak jakby się wyszczał w publicznym miejscu. Bebechy się we mnie wywracają, kiedy widzę, jak jeden Niemiec szkaluje drugiego przed obcym trybunałem. Zabiera głos profesor prawa międzynarodowego, jeden z obrońców sztabu generalnego, dr Exner. Poznałem generała Jodla w domu jego wuja, filozofa, Friedricha Jodla w Wiedniu. Rozmawialiśmy wówczas o wychowaniu oficerów zawodowych. To, co mówił mi wtedy ten młody kapitan, było tak poważne, uczciwe i tak dalekie od tego wszystkiego, co nazywają militaryzmem, że zapamiętałem na zawsze tę rozmowę. Od tej chwili nigdy się z nim nie spotkałem, dopóki zupełnie nieoczekiwanie nie otrzymałem zaproszenia, ażeby podjąć się jego obrony. Moją pierwszą myślą było, trzeba pomóc temu mężnemu żołnierzowi, ale wahałem się, ponieważ nie jestem zawodowym obrońcą. Kiedy go jednak spotkałem po raz pierwszy, tu, na tej sali sądowej, powiedział mi coś, co rozwiało moje wątpliwości. Niech pan będzie przekonany, profesorze. Gdybym odczuwał cień winy, nie prosiłbym pana o obronę. Panowie sędziowie, myślę, że tak może powiedzieć tylko dżentelmen, a nie przestępca. Wiele prowokacji stosowanych przez generalicję niemiecką, które ja nazwałbym chytrością wojenną, stosowanych już było w dawnych czasach. A w ogóle w domu gry historii, tak w polityce, jak i na wojnie, zawsze idą w ruch znaczone karty. Panowie sędziowie, tego rodzaju chytrość znana jest i uznana od czasów, kiedy Grecy zbudowali konia trojańskiego. Dlatego Odyseusz, autor tego pomysłu, był chwalony przez poetów starożytnych jako bardzo mądry, i nie potępiano go jako przestępcę. Nie widzę w zachowaniu się Jodla niczego amoralnego. W stosunkach pomiędzy państwami obowiązują inne zasady moralne niż w placówkach wychowawczych dla chrześcijańskich panien. Mam tutaj dokument podpisany przez oskarżonego Jodla. Dotyczy on rozstrzeliwania wziętych do niewoli partyzantów. Zalecam stosowanie odpowiedzialności zbiorowej ludności wiejskiej, w tym podpalanie i rozstrzeliwanie. To jest okrutny rozkaz. Co o tym sądzi oskarżony? Nie, panie prokuratorze, to nie jest okrutny rozkaz. Przecież normy prawa międzynarodowego przewidują, że ludność zajętych obszarów winna wykonywać polecenia władz okupacyjnych, a każdy sprzeciw lub bunt przeciw wojskom, które okupują, jest zabroniony. I nosi nazwę wojny partyzanckiej. Normy prawa międzynarodowego nie określają środków walki z partyzantką. Pozostaje w mocy zasada oko za oko, ząb za ząb. Przecież to nawet nie jest niemiecka zasada. Chcę zapytać Trybunał, czy prawo międzynarodowe bezwzględnie zakazuje brania i rozstrzeliwania zakładników? Jeżeli już pan dotknął tej kwestii, to chciałbym wyjaśnić, że nigdzie w prawie międzynarodowym nie znajdzie pan stwierdzenia, które usprawiedliwiałoby rozstrzeliwanie zakładników jako legalne. Przechodzę teraz do spraw przestępstw wojennych. Czy oskarżony Keitel wie, co to jest prawo międzynarodowe? Czy wie dalej, co to są konwencje haska i genewska?
Oczywiście, że wiem. Ale pragnę wyjaśnić Trybunalowi rzecz następującą. W obecnej dobie każde starcie zbrojne pociąga za sobą pogwałcenie praw i obyczajów wojny. Jest rzeczą ogólnie znaną, że zasadniczo zmieniły się warunki walki zbrojnej i one w swojej istocie przeszkadzają w respektowaniu praw i obyczajów wojny. Konwencje zabraniają zabijać lub ranić ludność cywilną. Ale jak przestrzegać tej zasady, skoro istnieje lotnictwo bombowe i artyleria dalekonośna? Czy można w takich warunkach uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej? Mam tutaj przed sobą rozkaz nazwany złowieszczo Nacht und Nebel. Noc i mgła. Aby steroryzować ludność okupowanych terytoriów, rozkaz ten przewidywał tajną deportację kobiet i mężczyzn do Niemiec, gdzie traktowano ich nieludzko, aż wreszcie likwidowano w obozach śmierci. Chcę zapytać oskarżonego Keitla, jaki związek ma ten barbarzyński dokument z doktryną wojny totalnej, z twierdzeniem, że na skutek postępu techniki wojennej masowe ofiary na wojnie są nie do uniknięcia. Dlaczego więc oskarżony Keitel, człowiek o starych i szlachetnych tradycjach, podpisał ten okrutny wyrok na setki tysięcy niewinnych ludzi? Rozumiałem całą zbrodniczość tego rozkazu. Usiłowałem nawet opóźnić jego wydanie. Jednakże wszystkie moje starania były bezskuteczne. Grożą mi. Czy oskarżony może powiedzieć, co to była za groźba? Grożono mi, że w takim razie opracowanie tego rozkazu zostanie zlecone Ministerstwu Sprawiedliwości albo tym brudnym świniom z SS i Gestapo. I oczywiście po takiej groźbie oskarżony, nie namyślając się, długo podpisał ten rozkaz. Tak jest. Wracam teraz do rozkazu o sądach wojennych. Znajdujemy tam następujące zdanie. Ceną za życie żołnierza niemieckiego winna być stosowana kara śmierci dla 50 do 100 komunistów. Czy oskarżony podpisał ten rozkaz? Podpisałem ten rozkaz. Jednakże liczby w nim przytoczone były wynikiem zmian dokonanych osobiście przez Hitlera. A jakie cyfry pan proponował Hitlerowi? 5 do 10 ludzi. I takie liczby podałem w oryginale. Wynika z tego, że różnice zdań między panem a Hitlerem dotyczyły jedynie wielkości liczb, a nie istoty sprawy. Sens był taki, że dla należytego zastraszenia konieczne było żądanie, aby za życie jednego niemieckiego żołnierza śmierć poniosło kilka osób cywilnych. Posłuszeństwo jest cechą narodową Niemców. Nie neguję. Gotów jestem przyznać, że służyłem złej sprawie, ale rozkaz jest rozkazem. A czy oskarżony Keitel mógłby sobie przypomnieć jakieś samowolne decyzje bez sankcji Hitlera? Na froncie wschodnim w składzie wojsk radzieckich uczestniczyła francuska eskadra Normandii-Niemen. Lotnicy francuscy walczyli z samozaparciem, rozumiejąc, że jest to walka o niepodległość Francji. Ale ich ojcowie, ich matki, ich krewni mieszkali na terytorium okupowanym. Mam tutaj jedną z decyzji, podpisaną przez oskarżonego. Cytuję. Przeprowadzić skrupulatne śledztwo w sprawie krewnych tych Francuzów, którzy walczą po stronie Rosjan. Ten sam Keitel, który mówił tutaj o brudnych świniach z SS, poleca naczelnemu dowódcy we Francji koordynować swoje działania z SS i władzami policyjnymi przy prześladowaniu rodzin. Czy oskarżony może sobie wyobrazić większą potworność? Mogę sobie wyobrazić większą tragedię. Na froncie straciłem własnych synów. Śmierć synów na wojnie to straszna tragedia. Stosowanie okrutnych środków wobec matki, której syn walczył u boku sojuszników, to potworność. Pierwsze jest tragedią, drugie szczytem najwyższego okrucieństwa. Wiedział pan dobrze, że prawo międzynarodowe wymagało humanitarnego traktowania jeńców wojennych i zabraniało zabójstwa oraz szykan. A mimo to swą krwawą decyzją we wrześniu 1941 roku usankcjonował zabójstwo bezbronnych żołnierzy, którzy trafili do was do niewoli. Czy tak? Niedawno świadek Brauchitsch powiedział, że wszystkie wojny niemiec-hitlerowskich miały charakter obronny.
Z jego wypowiedzi mam prawo wnosić, że i wojna ze Związkiem Radzieckim również miała charakter obronny, prewencyjny. Mam tutaj przed sobą zeznania marszałka von Paulusa. Protestuję przeciwko odczytywaniu zeznań świadka. Jak wiadomo, zeznania te były składane w Moskwie. Domagam się wezwania świadka do Norymbergi. Co innego jest zeznawać w Moskwie, a co innego w Norymberdze. Jak generał Rudienko zapatruje się na prośbę mecenasa Latresner? Wyrażam zgodę. Ile mniej więcej czasu potrzeba, aby przywieźć świadka na salę rozpraw? Mam wrażenie, panie przewodniczący, że 5 minut nie więcej. Marszałek von Paulus znajduje się w apartamentach delegacji radzieckiej w Norymberdze. Panie przewodniczący, rezygnuję z mojej prośby. Zeznania Paulusa nie mają żadnego znaczenia. To wszystko było przygotowane z góry. Protestuję! Proszę, aby marszałka Paulusa wprowadzono na salę rozpraw. Co świadek wie o przygotowaniach rządu hitlerowskiego i niemieckiego naczelnego dowództwa do zbrojnej napaści na Związek Radziecki? 3 września 1940 roku szef sztabu wojsk lądowych, generał Halder, polecił mi opracować plan napaści na Związek Radziecki. Plan rozpoczęty na podstawie dyrektyw sztabu generalnego. Czy dowództwo hitlerowskie dysponowało danymi o prowadzonych przez Związek Radziecki przygotowaniach napaści na Niemcy? Nic nie wiedzieliśmy o jakichkolwiek przygotowaniach. Świnia. Dziękuję świadkowi, nie mam więcej pytań. Proszę o obronę o rozpoczęcie krzyżowego przesłuchania. Panie przewodniczący, jako obrońca niemieckiego sztabu generalnego chciałbym postawić pytania świadkowi w dniu jutrzejszym, w czasie porannego posiedzenia sądu. Świadek zjawił się tak nieoczekiwanie, przynajmniej dla obrony. Decyzja Trybunału Międzynarodowego o uznaniu sztabu generalnego jako organizacji przestępczej oznaczałaby w praktyce, że ponad 100 niemieckich feldmarszałków i generałów zostałoby skazanych jedynie za przynależność do sztabu generalnego. Jeśli nawet inkryminowane oskarżenia pod adresem niemieckiego sztabu generalnego uznać za uzasadnione, to wówczas należy także mieć na uwadze, że przestępstwa te były popełnione przez jego przedstawicieli w trybie indywidualnym, a nie przez członków przestępczego stowarzyszenia, jakim chcą tu przedstawić sztab generalny. Sztab generalny Niemiec jest po prostu mechanicznym zlepkiem ludzi, którzy w różnym czasie zajmowali w nim różne stanowiska. Dlatego nie można go uznać jako stałą organizację. W obliczu odpowiedzialności za popełnione przestępstwa jako stała organizacja, znakomity sztab generalny rozpada się nagle na 130 oddzielnych kawałków, tak jak klocki dziecinne rzucone na podłogę. Ale z czasem, w odpowiedniej chwili, klocki te można zebrać. I nagle, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej, pojawia się poprzednia konstrukcja, złowroga konstrukcja. Generałowie i feldmarszałkowie III Rzeszy są odpowiedzialni za cierpienia i nieszczęścia, które spadły na miliony mężczyzn, kobiet i dzieci. Zbezcześcili oni godny szacunku zawód żołnierza. W interesie własnej obrony oświadczają, że byli niewinni. Prawda polega jednak na tym, że brali oni czynny udział w popełnianiu wszystkich tych zbrodni. Gotów jestem przyznać przez chwilę, że wszystko, co mówiono o niemieckich feldmarszałkach i generałach, jest świętą prawdą. Ale gdzie obecnie znajdują się te wszystkie osoby? Naturalnie, w więzieniu. Czy nie byłoby prościej czterem zwycięskim mocarstwom rozważać zagadnienie indywidualnej winy lub niewinności tych 107 za pomocą 107 oddzielnych procesów? Panie Karolu, dlaczego obrona z taką zaciekłością walczyła o to, żeby nie uznać sztabu generalnego za organizację przestępczą? To było bardzo charakterystyczne i miało chyba wiele powodów. Mnie się wydaje, że istotnym czynnikiem tego było to, że całe pokolenia Niemców, młodych Niemców, były chowane w kulcie militaryzmu, w kulcie wojskowości, a symbolem tego był sztab generalny. Nagle ta świętość narodowa
Została oskarżona o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, o gwałcenie prawa międzynarodowego i, czego się najbardziej może obawiali, o współdziałanie w akcjach policyjnych i politycznych, o powiązanie z aparatem hitlerowskim. Przed tym bronili się najgwałtowni. Tymczasem oskarżenie udowodniło jej to w sposób bezsporny, że sztab generalny, czy szerzej mówiąc grupa militarno-wojskowa, bardzo mieszała się do polityki i popierała Hitlera w momencie, kiedy walczył o władzę, w momencie, kiedy tę władzę zdobył, w momencie, kiedy burzył demokratyczne państwo weimarskie, w momencie, kiedy budował ustrój dyktatury i oczywiście wtedy, kiedy zaczął przygotowywać wojny agresywne. Całym sercem popierała go, zwłaszcza wtedy, gdy te wojny wygrywał. Nastroje się zmieniły, gdy losy wojny toczyły się inaczej. I teraz widzieliśmy na ławie oskarżonych, że przemawiali już innym tonem. Tak. Co jest ciekawsze i co było przykrym zaskoczeniem, to to, że w ostatnim okresie procesu zupełnie niespodziewanym sukursem moralnym przyszli wysocy wojskowi dowódcy na Zachodzie. W pismach amerykańskich, przede wszystkim w prasie wojskowej, zaczęły się ukazywać artykuły stwierdzające to, co mówili obrońcy na tej sali, że Jackson, to co pan tutaj w roli Jacksona oświadczył, oskarża nie militaryzm niemiecki, ale w ogóle szlachetny zawód wojskowy. Właśnie mówił Jackson, że zhańbili oni szlachetny zawód żołnierza. A oni twierdzili, że to jest oskarżenie przeciwko zawodowi wojskowemu. Tu może warto dodać, że wojskowi, w tym wypadku hitlerowcy, ale nie tylko hitlerowcy, poczuli się zagrożeni także tym, że w ogóle można wojskowego pociągnąć do odpowiedzialności za przygotowanie wojny agresywnej. A to, co w Norymberdze było nowego, to było stwierdzenie, że przygotowywanie wojny napastniczej jest przestępstwem międzynarodowym. Będę odtwarzał w naszym filmie postać doktora Gilberto. Jestem psychiatrą sądowym. Mam tutaj w ręku dokument, który jest czymś unikalnym. Jest to egzemplarz aktu oskarżenia należący do mnie. W czasie moich codziennych rozmów z oskarżonymi prosiłem, by na jego marginesie pisali uwagi dotyczące zarzutów aktu oskarżenia. I tak Hermann Göring napisał. Zwycięzcy zawsze będą sędziami, a zwyciężeni oskarżonymi. Joachim von Ribbentrop. Akt oskarżenia skierowany jest przeciwko niewinnym ludziom. Wszyscy byliśmy cieniami Hitlera. Ernst Kaltenbrunner. Nie uważam siebie za winnego jakichkolwiek przestępstw wojennych. Wykonywałem jedynie swój obowiązek jako kierownik oddziału wywiadowczego. Nie zgadzam się, żeby mnie traktowano jak Himmlera. Feldmarszałek Keitel. Dla żołnierza rozkaz jest rozkazem. Hans Frank, gubernator okupowanej Polski. Rozpatruję ten proces jako sąd światowy z Bożej woli, który winien rozpatrzyć okropną erę Hitlera i związane z nią cierpienia i położyć temu kres. Hjalmar Schacht. W ogóle nie mogę zrozumieć, dlaczego zostałem oskarżony. Wielki admirał Dönitz powiedział, nie obchodzi mnie ani jedno słowo z tego aktu oskarżenia. Typowy przykład amerykańskiego poczucia humoru. Panie Karolu, w naszym filmie opieramy się na autentycznych dokumentach z procesu norymberskiego, ale korzystamy nie tylko z oficjalnego stenogramu, ale również uwzględniliśmy kilka cytatów z tak zwanego dziennika doktora Gilberta. Może zechciałby pan wyjaśnić nam, co to była za postać i jaką rolę odegrał doktor Gilbert w procesie norymberskim. Postać bardzo ciekawa i bardzo ciekawą rolę odegrał w procesie norymberskim. Doktor Gilbert, ja tutaj zresztą mam właśnie wydanie jego dziennika. Był powołany na samym początku procesu jako oficjalny psycholog więzienny. Miał tam przeprowadzać badania, reakcje oskarżonych, testy, ale to była drugorzędna część jego działalności. Natomiast to, co było istotne, to były rozmowy, które przeprowadzał dzień po dniu. Miał dostęp wszędzie, do cel, do jadalni, w których byli oskarżeni. Spotykał się z nimi po parę razy dziennie i niezwykle skrupulatnie notował i swoje wrażenia, i co ważniejsze, teksty rozmów. Wszedł z nimi w pewien zażyły kontakt, stał się jakby powiernikiem ich uczuć, obaw. Mówili jemu rzeczy, których nigdy by nie powiedzieli już nie tylko na ławie oskarżonych, ale w swoim własnym gronie. Stąd ta książka i cytaty tej książki mają taki sam walor dokumentu, właściwie jak stenogram procesu, tylko rozszerzają pole widzenia. Pokazują tych samych ludzi
innych, powiedziałbym jakoś obnażonych, innych niż tu na ławie oskarżonych. Przecież jako pruski oficer byłem wychowany w tradycji posłuszeństwa, honoru i lojalności. Kodeks wojskowy i honorowy był dumą naszego narodu i sięga czasów Fryderyka Wielkiego. Führerowi służyłem w dobrej wierze, a teraz widzę, do czego to doprowadziło. Nie miałem żadnych uprawnień, żadnej władzy wykonawczej. Rola moja ograniczała się jedynie do przekazywania rozkazów Führera i do pilnowania ich wykonania. Miałem nadzieję, że Wehrmacht ocali swoje dobre imię, ale i on okrył się hańbą. Gdybym był wiedział o tych potwornych zbrodniach, powiedziałbym Führerowi, że jest granica, której przekroczyć nie wolno. Że odmawiam wykonania zbrodniczych rozkazów i proszę o zwolnienie mnie z pełnionych obowiązków. Jeżeli bym nie otrzymał zgody, popełniłbym samobójstwo. Doktorze Gilbert, nie ma takiego prawa, które by mogło zmusić mnie do popełnienia zbrodni. Znałem kapitana armii niemieckiej, który otrzymał rozkaz rozstrzelania 70 jeńców wojennych. Kapitan odmówił. Wtedy jego dowódca w randze generała osobiście rozkazał mu likwidację jeńców. Kiedy kapitan ponownie odmówił, generał zapytał go, czy pan zdaje sobie sprawę z tego, kapitanie, jakie konsekwencje grożą oficerowi, jeżeli odmówi wykonania rozkazu swojego przełożonego? Zdaję sobie sprawę z tego, odpowiedział kapitan, a mimo to nie wykonam rozkazu. I pozwolę sobie panu przypomnieć, generale, że w niemieckim kodeksie wojskowym istnieje punkt, który mówi, że oficer nie tylko może, ale ma prawo odmówić wykonania rozkazu, jeżeli ten rozkaz wyraźnie zmierza ku zbrodni. Kapitan kazał odesłać jeńców do korpusu i nie poniósł za to żadnych konsekwencji. A zatem nie ma, doktorze Gilbert, takiego prawa, które by mogło zmusić człowieka do popełnienia zbrodni. Jednakże większość naszych wojskowych nie miała odwagi odmówić, a ja odmawiałem. I dlatego nie mogę z Keitlem i innymi zbrodniarzami dzielić odpowiedzialności. Zbroiłem Niemcy, aby były potężne. Celem naszych zbrojeń była wojna. Tak jest. A te wszystkie wasze traktaty, mówiąc między nami, doktorze, uważałem za papier klozetowy. Wstąpiłem do partii, ponieważ celem jej była walka, a nie z pobudek ideologicznych. Nasza partia odważyła się powiedzieć precz z traktatem wersalskim. Byłem asem atutowym naszej partii i będę miał odwagę przed Trybunałem powiedzieć: chciałem tej wojny, bo chciałem przywrócić potęgę wielkich Niemiec, a całą naszą obronę powinniśmy zamknąć w trzech lapidarnych słowach. Pocałujcie nas w dupę. Największym, najwstrętniejszym łotrem na ławie oskarżonych jest Göring. Wulgarny, skorumpowany złodziej, narkoman. Ale mam zaufanie do sądu i dlatego nie boję się ostatecznego wyniku. Wielu oskarżonych jest oczywiście niewinnych, ale większość z nich to pospolici przestępcy i kryminaliści. Jak oni mogli posadzić mnie razem z nimi na ławie oskarżonych? Hitler, Göring, przynajmniej brutalni zbrodniarze, ale taki Ribbentrop, miernota, nędzny handlarz winem, nie posiadający kwalifikacji nawet na pucy buta. I taki człowiek kierował naszą polityką zagraniczną. Tfu, wstydzę się, że jestem Niemcem. Ribbentrop w pierwszym rzędzie powinien być powieszony za głupotę, bo nie ma większej zbrodni, doktorze Gilbert, jak głupota. Albo taki Frank, Rosenberg, Streicher, Keitel. Nie oszczędzę nikogo. To będzie nieprzyjemne widowisko, ale nie będę ich oszczędzał. Mój naród musi się dowiedzieć, w jaki sposób jego przywódcy wciągnęli go do tej niepotrzebnej wojny. Doktorze, ja błagałem, żeby nie robiono tego procesu. Ja napiszę skargę, że dano mi mało czasu na przygotowanie obrony. Ten proces, doktorze, jest wielką pomyłką. To nie będzie pełen godności spektakl. Dlaczego oni podnoszą taki rwetes o łamanie traktatów? Czy czytał pan kiedy historię Imperium Brytyjskiego? Przecież historia ta jest pełna łamania paktów, wynajmienia mniejszości, masowych mordów, agresywnych wojen. Wobec tego uważa pan, że zbrodnie popełnione w historii winny służyć jako wzór dla tworzenia nowych międzynarodowych praw? A nie, nie. Na szczęście bomba atomowa położyła kres wojnom. Trzeba będzie znaleźć inny środek dla rozstrzygania sporów. Zobaczy pan, doktorze, za parę lat prawnicy potępią ten proces. Nie może być procesu sądowego bez praw. Nie wolno pozwalać, aby Niemiec oskarżał Niemca, jak w tym procesie. Uważam siebie za najuczciwszego człowieka w całym więzieniu. Umieszczenie mnie wraz z przestępcami
na ławie oskarżonych, jako człowieka, który rzekomo pomagał Hitlerowi, jest bezpodstawne. Hitler oszukiwał świat, Niemcy i mnie. Gdybym wiedział, że Hitler potrzebuje pieniędzy na zbrojenia, nigdy bym mu ich nie dał. Doktorze Szacht, czy Bank Rzeszy, który pan kierował, był instytucją o charakterze politycznym? Nie. W jednym ze swoich przemówień do urzędników Banku Rzeszy powiedział pan: Bank Rzeszy nigdy nie będzie niczym innym jak instytucją narodowo-socjalistyczną, albo ja przestanę nią kierować. Czy to są pańskie słowa? To jest zdanie wyrwane z kontekstu. Może pan zechce uzupełnić cytat? Proszę. Jest rzeczą niemożliwą, aby choć jedna osoba, która nie jest całym sercem z Adolfem Hitlerem, mogła w przyszłości współpracować z nami. A na zakończenie powiedział pan: proszę teraz, aby wszyscy wstali, wyciągnęli ręce i powtarzali wraz ze mną: przysięgam, że będę wierny i posłuszny Führerowi narodu niemieckiego, Adolfowi Hitlerowi. Będę wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i z samozaparciem. Złożyliście przysięgę i niech będzie przeklęty ten, kto ją naruszy. Naszemu Führerowi trzykrotne Sieg Heil. Boże mój, czyż to przeczy, że w duszy byłem antyfaszystą i walczyłem przeciwko Hitlerowi? Przecież musiałem się maskować. W istocie robiłem wszystko, aby odgrodzić się od Hitlera. Pragnę panu przypomnieć, że to przecież ja sam stałem się ofiarą reżimu hitlerowskiego i spędziłem 9 miesięcy w obozie koncentracyjnym. Gdybym mógł, zabiłbym Hitlera własnymi rękami. Dlaczegoż więc pan, będąc wrogiem Hitlera, zgodził się wejść do rządu niemieckiego? Hitler swoją polityką terroru nie dawał możliwości skonstruowania jakiejkolwiek opozycji politycznej. W państwie hitlerowskim jedynie mała grupka ludzi miała prawo krytykować i podejmować decyzje, najczęściej błędne i szkodliwe. To był nasz rząd. Aby hamować, naprawiać, powstrzymywać niesłuszne posunięcia rządu, stałem się jego członkiem. A co skłoniło pana do przyjęcia stanowiska prezydenta Banku Rzeszy? Będąc na tym stanowisku, miałem możliwość zrealizować swój program likwidacji bezrobocia. Jedynie po to, aby dać pracę 6 milionom bezrobotnych, zgodziłem się na finansowanie budownictwa autostrad i nowych zakładów przemysłowych. Zakładów, które w szybkim czasie zapewniły realizację hitlerowskiego programu zbrojeń. Ruch hitlerowski nie wisiał w próżni, musiał się na czymś oprzeć, potrzebował przede wszystkim pieniędzy. Od samego początku był taki okres, kiedy podczas jednej z kampanii wyborczych hitlerowcom zabrakło głupich 10 tysięcy marek. I wtedy zawsze zjawiał się usłużny Szacht. Później pośredniczył w przekazywaniu miliardów marek. To on wprowadził Hitlera na salony wielkich przemysłowców i wielkich finansistów. Zarekomendował go jako męża opatrznościowego Niemiec. Człowieka, który uratuje Niemcy przed groźbą czerwonego niebezpieczeństwa, a przy okazji da miliardowe zamówienia koncernom przemysłowym. No cóż, sama dobra gospodarka, Szachta nazywano czarodziejem gospodarki, to jeszcze nie jest przestępstwo. Ale Szacht doskonale wiedział, czemu to wszystko, począwszy od autostrad, po wielkie fabryki, ma służyć. Miało służyć wojnie i to wojnie napastniczej. Zeznaje oskarżony Ribbentrop. Pytania zadaje oskarżyciel brytyjski, Sir David Maxwell Fife. Czy chce pan tu twierdzić, że w maju 1939 roku nie wiedział pan, iż zdaniem Hitlera Gdańsk nie był w ogóle przedmiotem sporu i że właściwym jego celem było zdobycie przestrzeni życiowej na wschodzie? Nie, nie, w tej postaci o tym nie wiedziałem. Führer mówił mnie raz o przestrzeni życiowej, to prawda, ale ja nic nie wiedziałem o tym, że ma zamiar zaatakować Polskę. Proszę spojrzeć na stronę 117, albo może 118 w pańskim tekście. Znajdzie pan tam protokół konferencji z dnia 23 maja 1939 roku w Nowej Kancelarii Rzeszy. A mówi pan o stronie 117? Tak, zaczyna się to tak. Gdańsk nie jest w ogóle przedmiotem sporu. Chodzi o rozszerzenie naszej przestrzeni życiowej na wschodzie. Czy chce pan przekonać Trybunał, że Hitler nigdy panu tych swoich poglądów nie ujawniał? Może to się wyda dziwne, jeżeli powiem, że przede wszystkim mam wrażenie, że ja nie byłem na tej konferencji. Była to konferencja wojskowa, a Hitler miał zwyczaj urządzać tę konferencję oddzielnie od konferencji politycznych.
Hitler wspominał, że musimy uzyskać Lebensraum, ale ja nic o tym nie wiedziałem i nic mi o tym nie mówił, że ma zamiar zaatakować Polskę. Sądzę, że... Chce pan powiedzieć, że Hitler celowo ukrywał swoje prawdziwe zamiary przed panem? Tak, sądzę, że uczynił to rozmyślnie. A niech pan spojrzy na to krótkie zdanie, nieco dalej, w którym Hitler mówi: nie ma mowy o oszczędzaniu Polski i nie mamy innego wyjścia, jak zaatakować ją przy najbliższej sposobności. Chce pan twierdzić wobec Trybunału, iż Hitler nigdy tego nie powiedział do swego ministra spraw zagranicznych? Ja nie zupełnie rozumiem to pytanie. Jest ono zupełnie proste. Chce pan wmówić Trybunałowi, że Hitler nigdy o tym nie wspominał panu, którego zadaniem było prowadzenie polityki zagranicznej. Nie wspominał on wówczas o tym, lecz o ile pamiętam, znacznie później. Dokładnie mówiąc, w lecie 1939 roku. Wówczas powiedział, że postanowił rozwiązać problem w taki czy inny sposób. I mówi pan, że w maju nie wiedział pan, że Hitler pragnie wojny? Że czego on chciał? W maju nie wiedział pan, że Hitler chce wojny? A nie, no nie byłem tego bynajmniej pewny. Chciałbym zapytać pana teraz o inną rzecz. W jednym ze swoich zeznań powiedział pan, iż nigdy pan nie był tego zdania, że Wielka Brytania będzie trzymała się z dala od wojny i nie wypełni swoich zobowiązań gwarancyjnych wobec Polski. Czy pan pamięta, że tak pan zeznał? Tak jest, tak jest. Czy to odpowiadało prawdzie? Tak jest. Czy pan pamięta, że dnia 29 kwietnia 1939 roku o godzinie 3:30 po południu przyjął pan węgierskiego premiera i ministra spraw zagranicznych? A nie, no tego to nie pamiętam. Mamy tutaj przed sobą protokół tej konferencji. Powiedział pan tam, że jest głęboko przekonany, że bez względu na to, co zajdzie w Europie, żaden żołnierz francuski ani angielski nie zaatakuje Niemiec. Nie wydaje mi się, bym kiedykolwiek coś takiego powiedział. Czy ja mogę obejrzeć ten dokument? No, oczywiście. Możliwe, że w owym czasie próbowaliśmy uspokoić Węgrów zaniepokojonych sprawą Polski. To jest zupełnie możliwe. A nie wydaje mi się jednak, żebym powiedział coś podobnego. Jedna tylko rzecz jest pewna. Hitler wiedział i ja mu o tym powiedziałem, że Anglia ruszy na wojnę w obronie Polski. Proszę spojrzeć na dokument D-738, na dwa ostatnie zdania. Minister spraw zagranicznych Rzeszy podkreślił ponownie, że Polska nie stanowi dla Niemiec problemu militarnego. W razie zbrojnego starcia Wielka Brytania z zimną krwią zostawi Polskę jej losowi. Bo to chyba jest wyraźne. Ja nie wiem dokładnie, na jakiej to jest stronie. To jest to ustęp 7 sprawozdania z dnia 1 maja. Czy to jest na stronie 8, czy na innej? Na której, jeśli wolno spytać? U mnie na stronie 7. Zaczyna się to tak. Minister spraw... Mam. To jest zupełnie prawdopodobne, że powiedziałem coś takiego, aby uspokoić Węgrów i mieć ich po naszej stronie. A nie było to oczywiście nic innego jak język dyplomatyczny. Czy nie uważa pan, że również w języku dyplomatycznym należy mówić prawdę? Ja nie wiem, czy w tym wypadku można mówić o kłamstwach, panie prokuratorze. Proszę sobie wyobrazić, jakie wrażenie wywarłoby, gdyby minister spraw zagranicznych mówił tak, iż wynikałoby z tego, że przy najbliższym posunięciu cały świat rzuci się na Niemcy. Hitler często używał stanowczego języka i żądał tego samego od nas, od Niemców. Przejdźmy teraz do innego zagadnienia. Czy oskarżony może wyjaśnić Trybunałowi, co to był Grünplan? Był to plan, który przewidywał wszystkie szczegóły zbrojnego podboju Czechosłowacji. A więc wiedział pan doskonale o planie Grün. O tym, że plany wojskowe zakładały podbój całej Czechosłowacji, czy tak? Nie można rozpatrywać planu Grün bez uwzględnienia całokształtu sprawy monachijskiej. A dla lepszego zrozumienia zagadnienia trzeba wrócić nawet do przyłączenia Austrii do Rzeszy. Ja w odpowiednim czasie zameldowałem Führerowi, że Chamberlain i Halifax z dużym zrozumieniem potraktowali nasze plany. Nie interesuje mnie na razie, co oskarżony powiedział Führerowi. Natomiast proszę odpowiedzieć krótko. Czy oskarżony brał udział osobiście w opracowywaniu planu Grün? Proszę odpowiedzieć tak lub nie.
Wiedziałem o planie i brałem udział w przygotowaniach do jego realizacji, ale obecnie nie widzę powodu mówić o czymś, co nie miało miejsca. Przecież do interwencji zbrojnej nie doszło. Plan wojskowy zaboru Czechosłowacji okazał się niepotrzebny. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Panie przewodniczący, chciałbym złożyć oświadczenie. Proszę. Wydaje mi się, że nie mamy potrzeby wyjaśniania roli mojego klienta w sprawie czechosłowackiej, skoro same mocarstwa zachodnie akceptowały to, o co chce oskarżać mojego klienta, pan prokurator. Te wszystkie zbrodnie i okrucieństwa przypisuje się na mnie słusznie, to nie leży w naszej naturze. Czy może pan sobie wyobrazić, że ja zabiłem kogokolwiek? Pan jest psychologiem. Niech mi pan powie uczciwie, czy ktokolwiek z nas wygląda jak morderca. Nie, nie, ja nie wierzę w to, żeby Hitler wydawał tak straszliwe rozkazy. Przecież on był tak łagodny. To wszystko robił Himmler. Ale ja wątpię, czy Himmler w ogóle był Niemcem. On miał taką dziwną twarz. A Hitler był dla mnie symbolem Niemiec. Wie pan, ale niektórzy z pańskich kolegów twierdzą, że Hitler był szaleńcem. No nie, 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 to nieprawda. Hitler posiadał niesamowitą, fascynującą osobowość. Nawet teraz, 6 miesięcy po jego śmierci, nie mogę się otrząsnąć z jego wpływu. Czy pan wie, że nawet Daladier i Chamberlain w czasie dyskusji nad sprawą monachijską nie oparli się jego wdziękowi, czarowi? W swoim testamencie pozbawił mnie funkcji ministra spraw zagranicznych, a przecież gdyby dzisiaj przyszedł do mnie, ja nie mógłbym go odrzucić. Ja mógłbym nie pójść za nim, ale wyrzec się go? Nie. Nie mógłbym tego zrobić. Sam nie wiem dlaczego. Zauważyłem, że w czasie mowy oskarżycielskiej Jacksona pan coś bardzo sumiennie notował. Czy może mi pan powiedzieć, panie marszałku, czego dotyczyły te notatki? Stwierdziłem, że Jackson wymienił moje nazwisko 42 razy, znacznie więcej niż innych. A gdyby na ławie oskarżonych siedział Himmler, ja myślę, że jeszcze bardziej popularyzowałby pana nazwisko. Himmler! Doktorze, nasze stosunki charakteryzowała ostra rywalizacja polityczna. Zawsze uważałem, że pierwsze 48 godzin po śmierci Hitlera byłyby dla mnie najniebezpieczniejsze, bo Himmler starałby się usunąć mnie z drogi. Wymyśliłby wypadek samochodowy, atak serca spowodowany wiadomością o zgonie ukochanego Führera. No ale tu, na ławie oskarżonych, odstąpiłby mi z chęcią pierwszego miejsca. A jak pan myśli, panie marszałku, czy Hitler żyje? Jestem pewien, że Zevon Braun popełnił samobójstwo. Jego czynu nie uważam za akt tchórzostwa. Był on przecież wodzem narodu niemieckiego. Jest dla mnie nie do pomyślenia, aby Adolf Hitler siedział jak my wszyscy w celi i odpowiadał przed obcym trybunałem jako zbrodniarz, jak nas tu wszyscy nazywacie. Chociaż na końcu znienawidził mnie, był on ponad wszystko symbolem Niemiec. Ale Himmler powinien tu siedzieć z nami i odpowiedzieć za swoje zbrodnie. A jak to się stało, panie marszałku, że Hitler na końcu kazał pana rozstrzelać? Nie wierzę, aby to Hitler wydał ten rozkaz. To sprawa tej brudnej, parszywej świni Bormana. Och, doktorze, gdybym ja mógł z tą świnią przez 5 minut porozmawiać tu, w tej celi przy drzwiach zamkniętych, a nie musiałby on już stawać przed sądem. Zdaje pan sobie zapewne sprawę z tego, że jest pan jedynym człowiekiem, który może w pełni naświetlić rzeczywiste cele partii nazistowskiej oraz pracę kierownictwa wewnątrz samej partii. Tak jest. W pełni sobie z tego zdaję sprawę. Po dojściu do władzy zlikwidowaliście natychmiast rządy parlamentarne w Niemczech. Dlaczego? Nie były nam więcej potrzebne. Czy oskarżony brał udział w spowodowaniu pożaru Reichstagu? Plotki, że to ja podpaliłem Reichstag, przyszły z prasy zagranicznej. Są to oczywiście bzdury. Prawdą natomiast jest, że omal nie zapłaciłem za to życiem, co byłoby dla narodu niemieckiego niepowetowaną stratą, a dla moich wrogów wielką radością. Byli już tacy, którzy widzieli, jak niczym Neron wybiegłem z domu w czerwonej tunice z lirą w ręku, aby w świetle pożaru śpiewać pieśń radości przy brzęku strun.
Mam w ręku zeznanie generała Haldera. Z treści zeznania wynika, że oskarżony 20 kwietnia 1942 roku oświadczył, że jest jedynym człowiekiem, który zna tajemnicę Reichstagu. Generał Halder zawsze miał słabą pamięć. I często radziłem Hitlerowi, aby wyrzucił go ze sztabu, ponieważ na niczym się nie znał. Ostatecznie Halder żyje. Można mnie z nim skonfrontować. Pan i Führer spotkaliście się w czasie pożaru Reichstagu, czy tak? Tak. I tam na miejscu zdecydował się pan aresztować wszystkich komunistów, którzy byli podani w przygotowanych uprzednio wykazach. Podpalenie przeze mnie Reichstagu nie miałoby żadnego sensu. Zresztą nie żałowałem tego gmachu, że spłonął, ponieważ z punktu widzenia artystycznego nie przedstawiał żadnej wartości. Czy zna pan nazwiska Ernsta Heldorfa i Rudolfa Heinesa? Tak jest, to są ludzie z moich oddziałów szturmowych. Wyżej wymienieni oświadczyli, że to oni podpalili Reichstag z polecenia pana. Wnoszę o przesłuchanie świadka Gizeviusa. Proszę opowiedzieć Trybunałowi, co świadek wie o podpaleniu Reichstagu. 10 zaufanych szturmowców było specjalnie przygotowywanych do podpalenia Reichstagu. Działo się to wszystko za wiedzą Göringa. Marszałka Göringa. Marszałka Göringa, który był dokładnie poinformowany o wszystkich szczegółach tego planu. I zgodnie z Göringa, marszałka Göringa wskazówkami, zdecydowano od samego początku, żeby wszystko zwalić na komunistów. Proszę teraz o przesłuchanie świadka szefa gestapo Dilsa. Co świadkowi wiadomo o podpaleniu Reichstagu? W nocy z 26 na 27 byłem w gabinecie ministra spraw wewnętrznych z Göringiem, z marszałkiem Rzeszy. Kiedy Göring zobaczył przez okno płomień nad Reichstagiem, zaczął krzyczeć. To jest początek powstania komunistycznego. Zrobił się purpurowy. Wydawało się, że stracił panowanie nad sobą. Martin Sommerfeld, referent prasowy Göringa, otrzymał rozkaz, by tu, podczas pożaru, napisać komunikat oficjalny do gazet. Tekst przygotowany przez Sommerfielda zawierał jakieś 20 wierszy na temat pożaru, pracy strażaków i pierwszych dochodzeń policji. Göringowi wręczono dokument do zatwierdzenia. To jest gówno, powiedział nie komunikat policji. Następnie zawołał sekretarkę i sam podyktował tekst komunikatu. Który jest powszechnie znany, ale pozwolę go sobie dla porządku odczytać. Podpalenie Reichstagu jest najbardziej potwornym aktem terrorystycznym bolszewizmu w Niemczech. Następnie miały być podpalone wszystkie gmachy rządowe, pałace, muzea i inne niezbędne do normalnego życia obiekty. Minister Rzeszy Göring zastosował najbardziej nadzwyczajne środki przeciwko okropnemu niebezpieczeństwu. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Jako dowódca sił powietrznych prowadził pan wojnę bez skrupułów. Choć zdawał pan sobie sprawę z tego, że lotnictwo jego nie potrafi pokonać aliantów. Co pan dzisiaj sądzi o tych decyzjach? Świadkowie mówili tutaj o czteromotorowych bombowcach. Jeżeli o tym wspominam, to nie dlatego, abym się obawiał oskarżeń, że przygotowywałem wojnę zaczepną. Jeżeli takiej wojny nie prowadziłem, to tylko dlatego, że nie mieliśmy odpowiedniego bombowca. Chciałem mieć aparat, który byłby zdolny zaatakować kontynent amerykański. Rozpisałem nawet konkurs na taki samolot. Cóż, nie mieliśmy odpowiednich zapasów aluminium, żeby zbudować takiego kolosa. Chciałem wygrać w powietrzu. Widząc jednak, że wojna jest przegrana, nadal prowadziłem ataki lotnicze. Bogu dzięki, mieliśmy środki, aby zrewanżować się aliantom. Żałuję tylko, że posiadaliśmy tak mało bomb V1 i V2. Ponoszę pełną odpowiedzialność za zbombardowanie Warszawy, Rotterdamu i Coventry. To ja wydałem te rozkazy. Jakby pan określił swój stosunek do Hitlera? Nigdy nie zdradziłem Adolfa Hitlera. Mimo pewnych różnic w poglądach. Boleśnie odczułem fakt, że w ostatnich godzinach swego życia Hitler odwrócił się ode mnie.
Ten wyrok, który tu gotują, nic dla mnie nie znaczy. Dla mnie ważniejsza jest moja reputacja w historii. I niech to się stanie za 50 lat, ale naród niemiecki uzna nas za bohaterów, a nasze spopielałe kości w marmurowych urnach przeniosą do narodowej świątyni. Doktorze, jak pan sobie przypomni legendę o Chrystusie? Ukrzyżowali go, a potem pojawiły się miliony krzyży i całują każdy, jakby to właśnie na nim został ukrzyżowany Chrystus. Tak będzie z naszymi kośćmi. Powędrują do nich miliony pielgrzymów, aby pokłonić się prochom męczenników. Doktorze, każdy z nas wcześniej czy później musi umrzeć. Czy pan myśli, że ja dbam o moje wszawe życie? Wszystko mi jedno, czy mi odrąbią łeb, czy utopią, czy zginę w wypadku samolotowym, czy zapiję się na śmierć. Ale jest przecież sprawa honoru na tym zasranym świecie. Jeżeli już mam umrzeć, to wolę umrzeć jak męczennik, a nie jak zdrajca. Dziś jesteśmy porozdzierani, skaczemy sobie do ślepiów. W rozpaczy denuncjujemy jeden drugiego. Ale to wszystko minie. Minie jak zły sen. Ale... Szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, dr Ernst Kaltenbrunner, tuż przed rozpoczęciem procesu zachorował. Dopiero 10 grudnia został wprowadzony na salę. Przyjrzyjmy się tej chwili uważnie. Kaltenbrunner szerokim gestem pozdrowił swoich przyjaciół, ale nikt nie podał mu ręki. Była to chwila narodzin pewnego mitu. Mitu, który się potem szeroko rozpowszechnił. Jego celem było wmówienie światowej opinii publicznej, że reszta oskarżonych, poza Kaltenbrunnerem, a zwłaszcza generalicja niemiecka, nie miała nic wspólnego ze zbrodniami dokonywanymi przez gestapo. Na wstępie chciałem oświadczyć, że w pełni zdaję sobie sprawę z ciężaru przedstawionego mi oskarżenia. Wiem, że na mnie skupiła się nienawiść całego świata. Himmlera, Heydricha, Pola i innych nie ma już wśród żywych. A ja muszę przed sądem i całym światem odpowiadać za wszystkie ich czyny. Zdaję sobie sprawę, że muszę powiedzieć tutaj całą prawdę, ażeby świat i sąd były w stanie prawidłowo i do końca zrozumieć wydarzenia, które rozegrały się w Niemczech. Ocenić je prawidłowo i wydać sprawiedliwy wyrok. Kiedy oskarżony Kaltenbrunner otrzymał stanowisko szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy? W styczniu 1943 roku, po zamordowaniu w Czechosłowacji Heydricha, Hitler powierzył mi Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Obejmując to stanowisko, wspomniałem Himmlerowi o mojej niechęci do wzięcia funkcji władzy wykonawczej. Chodziło oczywiście o gestapo, policję i SD. Nie mogłem, panowie sędziowie, dzielić odpowiedzialności z Himmlerem i Heydrichem za to, co oni uczynili z Rzeszy. Moje nazwisko, mój honor, moja rodzina były dla mnie zbyt święte. Dlaczegoż więc oskarżony, dla którego nazwisko, honor i rodzina były tak święte, zdecydował się na objęcie kierownictwa nad tak koszmarną instytucją, jaką był Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy? Dlaczego nie podał się do dymisji, kiedy się naocznie przekonał o zbrodniach popełnianych przez ten urząd? Musiałem rozstrzygnąć, czy moja dymisja poprawi sytuację, czy też pełniąc tę funkcję będę mógł oddziaływać na Hitlera, Himmlera oraz inne osoby. Dlatego też zgodnie ze swoim sumieniem pozostałem na stanowisku szefa tego urzędu. Uważałem za swój obowiązek walczyć do końca z niesprawiedliwością. Przejdźmy teraz do spraw getta warszawskiego. Czy oskarżony pamięta z materiału dowodowego przedstawionego Trybunałowi, że w getcie zamknięto około 400 tysięcy Żydów? Czy pamięta pan te dane? Nie pamiętam żadnych szczegółów. Już powiedziałem, co wiem w tej sprawie. Czy wiedział pan, że całe te 400 tysięcy Żydów zostało następnie zamordowanych w obozie zagłady w Treblince? Nie.
Czy znał pan Karola Kaleskę? Nie, to nazwisko nie jest mi znane. No może pomogę pańskiej pamięci, jeżeli powiem, że był to adiutant generała Sztropa. Nie znałem adiutanta generała Sztropa, ani też nazwiska Karol Kaleskę. Dobrze. Sięgnijmy do jego zeznań. Czy ma je pan przed sobą? Tak jest. Nazywam się Karol Kaleskę, byłem adiutantem dowódcy SS i policji Sztropa i byłem nim aż do sierpnia 1943 roku. Generał Sztrop objął dowództwo w dniu rozpoczęcia akcji w getcie warszawskim. Policją bezpieczeństwa dowodził dr Hahn, dowódca SS i policji bezpieczeństwa w Warszawie. Hahn otrzymywał rozkazy nie od generała Sztropa, lecz bezpośrednio od Kaltenbrunnera z Berlina. Czy zeznania te są prawdziwe czy fałszywe? Zeznania są od początku do końca fałszywe. Tak samo jak wszystkie inne zeznania odczytane dzisiaj oskarżonemu, czy tak? Zeznania są fałszywe i dadzą się odeprzeć. Tak samo powiedział pan o wszystkich innych zeznaniach, które panu dzisiaj odczytałem, czy tak? Panie prokuratorze, po co to wszystko? Przecież mnie pan i tak nie złamie. Co się tyczy prawdy, to i tak przysięgałem, że pomogę ją odnaleźć. Pytam pana, czy dokument ten zawiera prawdę czy fałsz i wzywam pana do złożenia odpowiedniego krótkiego oświadczenia, jeżeli pan zechce. Dokument ten nie zawiera prawdy, to jest nieprawda. I ten świadek, to już pan powiedział 6 razy, nie znał stosunków. Wszyscy wyżsi dowódcy SS i policji na terenach okupowanych podlegali Himmlerowi. No a generał Sztrop? Czy on znał te stosunki? Jeśli był on dowódcą SS i policji w Warszawie, oczywiście tak. Gdyby Sztrop był tutaj, czy mógłby przynajmniej on powiedzieć prawdę? Mógłby czy nie? Mógłby przynajmniej potwierdzić moje zeznania, że podlegał bezpośrednio wyższemu dowódcy SS i policji w generalnym gubernatorstwie i że mnie nie podlegał. Byłbym bardzo rad, gdyby mógł to potwierdzić teraz. Właśnie mam tu jego zeznania. Zaraz się przekonamy, czy Sztrop potwierdzi to, co pan chce wmówić Trybunałowi. No chyba zgodzi się pan z tym, co mówi Sztrop. Nie czytałem tego dokumentu. No ale znając Sztropa i jego stanowisko, czy będzie pan zaprzeczał, że powie on prawdę? Nie znając zeznań Sztropa, nie mogę się do nich ustosunkować. Dobrze. Przeczytamy te zeznania. Nazywam się Jürgen Sztrop, byłem dowódcą SS i policji dystryktu warszawskiego. W tym czasie dowódcą policji bezpieczeństwa był Obersturmbannführer dr Hahn, który wydawał Policji Bezpieczeństwa rozkazy dotyczące jej zadań w tej akcji. Rozkazów tych dr Hahn nie otrzymywał ode mnie, bo przychodziły one od Kaltenbrunnera z Berlina. Oświadczenie to złożyłem dobrowolnie i bez przymusu. Przysięgam przed Bogiem, że zawiera ono szczerą prawdę. Podpisano Jürgen Sztrop. Czy twierdzi pan, że zeznanie Sztropa jest prawdziwe czy fałszywe? Jest nieprawdziwe. Doktorze Kaltenbrunner, niech pan powie, jak to jest możliwe, żeby pan szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy nie wiedział nic o programie masowych zabójstw, nie miał nic wspólnego z obozami koncentracyjnymi? Nie, to wszystko rezultat propagandy prasowej. Panu powiem prawdę. Kiedy przeczytałem w gazecie ekspert od komór gazowych schwytany i porucznik amerykański wyjaśnił, co to są te komory gazowe, po prostu się zdziwiłem. Jak oni śmią o mnie tak mówić? Zapewniam pana, że od 1943 roku odpowiadałem tylko za wywiad zagraniczny. A kiedy się pan dowiedział o tych masowych zabójstwach? Właśnie. Typowe amerykańskie pytanie. Wy wszystko chcecie wiedzieć dokładnie. Kiedy? Kiedy? A to nie jest takie proste. Ja nie jestem w stanie podać jakiejś określonej daty. Nie pamiętam. Zresztą najważniejsze, że skoro dowiedziałem się o jakimś posunięciu niezgodnym z literą prawa, a o tym pan musi pamiętać, że ja jestem prawnikiem. Natychmiast składałem protesty Himmlerowi. Które jednakże nie przynosiły określonego rezultatu. Wy, Amerykanie, chcecie mi wmówić, że Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy był niczym innym jak bandą kryminalistów i zbrodniarzy. Muszę przyznać, że ja również odnoszę takie wrażenie. Wobec tego niech mi pan powie, jak ja mam się bronić przeciw takim uprzedzeniom?
Zeznaje komendant obozu w Oświęcimiu, Rudolf Höss. Pytania zadaje adwokat Kaufmann. Czy był pan w latach od 1940 do 1943 komendantem obozu w Oświęcimiu? Tak jest. Jaka była największa liczba więźniów przebywających równocześnie w Oświęcimiu? Około 140 tysięcy mężczyzn i kobiet. Czy transporty z ludźmi przychodziły bezpośrednio do obozu? Tak jest. Po przybyciu transportu do obozu ofiary musiały oddawać wszystko, co posiadały. Czy musiały się również rozbierać do naga? Tak jest. A następnie szły prosto na śmierć? Tak jest. Czy ludzie ci zdawali sobie sprawę z tego, co ich czeka? Większość nie zdawała sobie z tego sprawy. Któregoś dnia powiedział mi pan, że śmierć na skutek zagazowania następowała w czasie od 3 do 15 minut. Czy to jest ścisłe? Tak jest. Czy odczuwał pan współczucie dla ofiar, myśląc o własnej rodzinie, o dzieciach? Tak jest. Jak pan mógł wobec tego prowadzić tę akcję? Mimo wątpliwości, jakie żywiłem, jedynym decydującym powodem był wyraźny rozkaz i przyczyny tego rozkazu podane przez Reichsführera Himmlera. Czy Himmler odbywał inspekcję obozu i przekonywał się osobiście, że rozkazy zagłady są wykonywane? Himmler odbył inspekcję obozu w 1942 i przyglądał się jednej akcji od początku do końca. Czy był tam również Eichmann? Eichmann wielokrotnie bywał w obozie i doskonale wiedział, co się tam działo. A czy oskarżony Kaltenbrunner dokonał kiedykolwiek inspekcji obozu? Nie. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Zeznaje jeden z więźniów obozu zagłady w Treblince. Niech świadek opowie Trybunałowi, jak Niemcy nazywali drogę wiodącą do komór gazowych. Nazywano ją Himmelfahrtstraße. To znaczy droga do nieba. Tak. Niech świadek powie, jak długo żyli ludzie przybywający do obozu w Treblince. Całe rozbieranie się i marsz do komór gazowych trwały dla mężczyzn 8 do 10 minut. U kobiet trwało to dlatego 15 minut, ponieważ obcinano im włosy przed zamknięciem w komorach gazowych. Dlaczego obcinano im włosy? Zgodnie z dyrektywami władz, włosów tych używano do wyrobu materaców. Proszę mi opowiedzieć o zachowaniu się Niemców w czasie mordowania ludzi w Treblince. Przytoczę jeden przykład. Mieliśmy Scharführera Menza, który miał obowiązek dozorowania tak zwanego lazaretu. W tym lazarecie zabijano te wszystkie kobiety i dzieci, które były za słabe, by o własnych siłach pójść do komory gazowej. Niech świadek opisze Trybunałowi ten lazaret. Stanowił on część placu, a był ogrodzony drewnianym płotem. Zapędzano tam starych ludzi i chore dzieci. Oto jeden przykład losu dzieci w tym lazarecie. 10-letnią dziewczynkę wraz z jej 2-letnią siostrzyczką wprowadzono do tego budynku. Gdy starsza dziewczynka zobaczyła Niemca, który wyciągnął rewolwer, by zastrzelić jej 2-letnią siostrzyczkę, rzuciła się do niego z krzykiem: dlaczego ją zabijasz? Wówczas on nie zabił dziecka, lecz wrzucił je żywcem do pieca, a następnie zabił starszą siostrę. Inny przykład. Wprowadzono do tego budynku starszą kobietę z córką, która była w ostatnim stadium ciąży. Wprowadzono ją do lazaretu, położono na trawie i kilku Niemców przyszło przyglądać się rozwiązaniu. Widowisko to trwało 2 godziny. Gdy wreszcie dziecko przyszło na świat, Menz
zapytał babkę, to jest matkę tej kobiety, czyją śmierć woli najpierw oglądać. Babka prosiła, by ją zabić pierwszą, ale oczywiście stało się zupełnie inaczej. Najpierw zabito nowonarodzone dziecko, potem matkę, a na końcu babkę. To interesujące, móc obserwować swoje własne reakcje, doktorze. Czasami odczuwam w sobie dwie istoty, dwóch ludzi. Ja, Frank, tutaj i tamten drugi, gubernator okupowanej Polski. I zadaję sobie pytanie, jak tamten człowiek mógł robić tak okropne rzeczy? Pan jest psychologiem, doktorze. To musi być dla pana bardzo zajmujące. Jakby pan miał przed sobą dwóch ludzi, dwie istoty. Tamten Frank u szczytu sławy i ten drugi sławy oskarżonych. Niesamowite, prawda? To straszna tortura, siedzieć na ławie oskarżonych. Przed obcym trybunałem, między takimi odpychającymi figurami jak Göring, Streicher, Ribbentrop, Rosenberg, Kaltenbrunner i patrzeć, jak dzień po dniu oskarżyciele odsłaniają przed nami i przed światem takie straszne, nieludzkie sprawy, o których wiedzieliśmy, które znaliśmy, ale kierowani pychą, ambicją i zarozumialstwem odtrącaliśmy od siebie. Sprawy, o których nie chcieliśmy wiedzieć. Jaką ulgą dla człowieka jest religia? Tęsknię teraz do świąt Bożego Narodzenia, jak małe dziecko. Czasami w mojej podświadomości rodzi się przeświadczenie, że życie nasze nie kończy się w zimnym grobie. Kto wie, co jest tam dalej? Zeznaje więzień obozu w Oświęcimiu, Seweryna Szmaglewska. Chciałabym teraz opowiedzieć o dzieciach urodzonych w obozie koncentracyjnym. W kilka minut po rozwiązaniu matce zabierano dziecko, którego już nigdy więcej nie widziała. W początku 1943 roku dzieci urodzone w obozie również otrzymywały tatuaż. Numer tatuowano im na nogach. Dlaczego na nogach? Niemowlę jest bardzo małe i na rączkach nie było miejsca na pięciocyfrowe liczby. Dzieci nie otrzymywały specjalnych numerów, lecz te same co dorośli. To znaczy dawano im numery kolejne. Dzieci te umieszczano w bloku specjalnym i co parę miesięcy zabierano je z obozu. Dokąd? Nigdy nie udało nam się dowiedzieć, dokąd te dzieci zabierano, ale zabierano je regularnie. Przez cały czas istnienia obozu. Ostatni transport dzieci z obozu odszedł w styczniu 1945 roku. Były tam nie tylko dzieci polskie, zamojszczyzny i powstania warszawskiego, bo jak wiadomo, w Birkenau były dzieci kobiet z całej Europy. Nawet dziś nie wiemy, czy dzieci te żyją. Chciałabym w imieniu wszystkich kobiet z całej Europy, które stały się w Birkenau matkami, zapytać dziś Niemców, gdzie są te dzieci? Chce pan wiedzieć, czy jestem normalnym człowiekiem. Przecież jestem zabójcą 3 milionów ludzi. A pan osobiście co o tym sądzi? Jestem absolutnie normalny. Nawet wysyłając na tamten świat miliony ludzi, prowadziłem normalne życie rodzinne. Czy myślał pan kiedykolwiek, iż ludzie, których pan likwidował, ponosili za coś winę i dlatego zasłużyli na taki los? My, SS-mani, nigdy nie zastanawialiśmy się nad takimi pytaniami. Zresztą całe nasze wychowanie ideowe i wojskowe przekonywało nas, że powinniśmy bronić Niemiec przed Żydami i komunistami. Czy oskarżony Kaltenbrunner zna nazwisko Zierais? Był to komendant obozu koncentracyjnego w Mauthausen. O ile mi wiadomo, nie żyje. To prawda. Ale muszę pana zmartwić. Zierais, śmiertelnie ranny, zdążył jednak złożyć cenne dla nas zeznania. Na pytanie, czyimi wskazówkami kierował się, pędząc tysiące ludzi do komór gazowych, odpowiedział: działaliśmy z rozkazu Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, z rozkazów Himmlera, Heydricha albo doktora Kaltenbrunnera. To nieprawda! To jest mistyfikacja! Pamiętałem o uporczywych prośbach oskarżonego, aby mu uwierzono, że nigdy nie był w obozach śmierci. Mam tutaj
pisemne zeznanie palacza z Mauthausen, więźnia Johanna Kanduta. Kaltenbrunner, śmiejąc się, wszedł do komory gazowej, następnie przywieziono ludzi z baraków i zademonstrowano trzy rodzaje egzekucji. Zatrucie gazem, powieszenie i rozstrzelanie. To nieprawda! Pragnę przypomnieć sądowi i oskarżycielom, że trudno oczekiwać obiektywizmu od więźnia obozu koncentracyjnego, który przeszedł przez wszystkie trudności życia obozowego. W każdym innym sądzie na świecie zeznania świadka, który jest zainteresowany w epilogu sprawy, nie mogą być traktowane jako obiektywne i wiarygodne. Pragnę przedstawić sądowi zdjęcie, na którym z łatwością rozpoznał oskarżonego. Obóz w Mauthausen. Stoją od lewej Zierais, Himmler, Kaltenbrunner. Dziękuję, nie mam więcej pytań. To jest groteskowe. Przyszli władcy Imperium Niemieckiego. Siedzimy teraz każdy w swojej celi, w czterech ścianach z klozetem, czekając na proces jak zwykli kryminaliści. Ale czy ktokolwiek z nich padnie na kolana i prosi wszechmocnego Boga o przebaczenie? Nie. Oni wszyscy drżą o swoje szyje, próbując rzucić winę jeden na drugiego, zwolnić się od odpowiedzialności. Nie chcą widzieć tej potwornej tragedii w historii ludzkości, której symbolem jesteśmy my. Hitler posadził mnie jak figuranta w okupowanej Polsce i zepchnął w otchłań historii jako symbol zbrodni dokonanej na tym nieszczęśliwym kraju. Kim właściwie był Adolf Hitler? Kim był Adolf Hitler? Działaczem państwowym. Ale przecież pozbawił państwo praw obywatelskich. Pozbawił konstytucji, podstaw administracji i wreszcie przez rozpętanie wojny zgubił Rzeszę. Niektórzy z jego współpracowników nazywali Hitlera gigantem. No tak, 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 tak. Był on gigantem. Z gatunku burzycieli. Hitler reprezentował szatana na ziemi. Ja początkowo byłem sprzymierzony z tym szatanem, ale w następnych latach poznałem prawdziwego Hitlera. Był to bezlitosny, okrutny, szalony psychopata. Kierował nim klasyczny prymitywizm i niepohamowane zarozumialstwo. Dnia 23 stycznia zeznawała w charakterze świadka pani Vaillant Couturier, działaczka ruchu oporu, aresztowana i osadzona w Oświęcimiu. Pytania zadaje oskarżyciel francuski François de Menton. Czy może nam pani powiedzieć o doświadczeniach w Oświęcimiu, które pani widziała? Doświadczenia widziałam w rewirze, ponieważ pracowałam tam. Widziałam kolejkę młodych Żydówek, które przed pokojem rentgenowskim czekały na sterylizację. Wiem również, że dokonywano kastracji w obozie męskim. Wiem to od mojej przyjaciółki, lekarki, która pracowała w tym bloku. Jaki był cel tych operacji? Niemcy nie ukrywali, że starają się znaleźć najlepszy sposób sterylizacji, żeby móc zastąpić ludność okupowanych krajów Niemcami. I to już w najbliższej generacji. Mówiła pani o matkach żydowskich. Czy w obozie nie było innych matek? Były tam kobiety z całej Europy. W jednym z bloków trzymano matki polskie i rosyjskie. Pamiętam, kiedyś matki rosyjskie zostały oskarżone o to, że ich dzieci za głośno zachowywały się. I za karę za to musiały stać cały dzień nago na apelu ze swymi dziećmi na ręku. Czy widziała pani na własne oczy selekcję w czasie przybycia transportów? Blok, w którym mieszkałyśmy, był położony akurat tak naprzeciw miejsca, gdzie stawały pociągi. I widziałam, jak rozdzielano stare małżeństwa, odrywano młode dziewczęta od matek, odsyłając je do obozu, a kobiety i dzieci szły od razu do komory gazowej. Z naszego bloku to w 45 minut, w godzinę po przybyciu transportu można było widzieć duże płomienie buchające w niebo z krematorium. Pamiętam, którejś nocy obudziły nas przeraźliwe krzyki, a następnego dnia rano dowiedziałyśmy się od ludzi pracujących w gazkomando, że były to krzyki dzieci, które rzucali żywcem do pieca, ponieważ zabrakło gazu. Pragnę złożyć oświadczenie w sprawie zeznania świadka Vaillant Couturier. Proszę, niech pan składa. Rozumiem nienawiść tych ciężko doświadczonych ludzi. Cierpienia przeżyte przez nich w obozach są tak ogromne, że nie można oczekiwać od tych ludzi obiektywizmu.
W hitlerowskich obozach śmierci były tylko dwie kategorie ludzi. Przestępcy i ich ofiary, zabójcy i zabijani, oprawcy i torturowani. Jak mówi łacińskie przysłowie, tertium non datur. Oprawcy SS-owscy nie wysyłali zaproszeń na swoje krwawe orgie. W takim razie kogo można było powołać na świadka? Komu, zgodnie z logiką pana, można by uwierzyć? Czyje zeznania sąd miałby wziąć pod uwagę i traktować je jako w pełni obiektywne? Zabójców i katów, czy też ich ofiar, cudem uratowanych od śmierci? Czy mogę pytać dalej? Proszę pytać dalej. Jak można wytłumaczyć fakt, że pani posiadała dane statystyczne? Na przykład o przybyciu z Węgier 700 tysięcy Żydów. Zdobyłam te dane, pracując w kancelarii obozu. Są inni, którzy twierdzą, że z Węgier przybyło tylko 350 tysięcy Żydów. Są to dane urzędnika gestapo Eichmanna. Nie mam zamiaru prowadzić sporu z gestapo. Ale mam prawo sądzić, że oświadczenia gestapo nie zawsze były dokładne. Mam jeszcze jedno pytanie do pani jako do świadka. Do roku 1942 miała pani okazję obserwować zachowanie się żołnierzy niemieckich w Paryżu. Czy żołnierze niemieccy zachowywali się tam niewłaściwie? I czy nie płacili za wszystko, co rekwirowali? Proszę pana, ja nie wiem, czy płacili, czy nie płacili. Co się zaś tyczy godnego zachowania, to zbyt wielu moich bliskich zostało zamordowanych, żeby moje zdanie nie różniło się od zdania pana w tej sprawie. Niech mi pani powie, jeżeli tam, w Oświęcimiu, było tak bardzo źle, dlaczego pani przeżyła? Dlaczego pani nie umarła? Dlaczego nie jest pani w szpitalu? Dosyć, dosyć, mecenasie Nelte. Trybunał nie broni nikomu wyrażania swoich sympatii. Jednakże cóż można sądzić o takim człowieku, który nie uważa za stosowne milczeć, słysząc o przerażających cierpieniach ofiar hitleryzmu, a odwrotnie chce to wykorzystać na rzecz sadystycznych zabójców. Niech się pan nad tym zastanowi, mecenasie Nelte. Proszę, niech pan pyta dalej. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Doktorze, świat domaga się od nas, abyśmy stojąc u wrót śmierci oświadczyli, że nasz system był zły, a my jesteśmy grzesznikami. Ale Göring nie powiedział tego. Ribbentrop to zero. Kaltenbrunner kłamie. Czy pan to może zrozumieć? Czy doktorze! Nie żałuje pan ujawnienia swoich dzienników? Nie. Tak nakazał mi Bóg, aby ludzkość dowiedziała się wszystkiego, całej prawdy i dobra i zła. Ja nie mam złudzeń co do mojego dalszego losu. Teraz pozostała mi tylko prawda. Czasami zastanawiam się, jak mogłem robić, a potem opisywać te wszystkie rzeczy. No cóż, śmieszna jest ta nasza germańska mania do rejestrowania wszystkiego. A teraz macie wszystkie fakty. Pełny materiał dla dokumentacji procesu. Nasi koledzy radzieccy będą kontynuowali zarzuty przeciwko oskarżonemu Frankowi w ramach omawiania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na wschodzie. My natomiast chcemy tu naszkicować jedynie te punkty materiału, które z całą stanowczością wskazują na Franka jako na nadzwyczaj ważny element tej machiny, której celem było stworzenie, rozbudowa i wykonanie głównego planu hitlerowskiego spisku. W toku rozprawy będziemy się powoływali na tak zwany Dziennik Franka. Dziennik ten składa się z 43 tomów dotyczących działalności oskarżonego Franka na stanowisku generalnego gubernatora okupowanej Polski od 1939 roku do końca wojny. Jest to, krótko mówiąc, protokół codziennych zajęć. Konferencja za konferencją, rozmowa za rozmową, mowa za mową, a w rzeczywistości zbrodnia za zbrodnią. W dzienniku między innymi czytamy. Polska powinna być traktowana jak kolonia. Polacy powinni być niewolnikami wielkiego niemieckiego imperium światowego. Przemawiając zaś do przywódców politycznych w Krakowie dnia 12 stycznia 1944 roku, Frank powiedział, i tu mamy, proszę Trybunału, klasyczny przykład bezwzględnie brutalnego oświadczenia.
Gdy już wreszcie wygramy tę wojnę, nic mnie nie obchodzi, czy zrobimy siekaninę z Polaków i Ukraińców i z tego wszystkiego, co się tu dookoła pęta. Nic nas nie obchodzi, co się tu stanie. W dzienniku wspominał oskarżony również o masowych aresztowaniach i rozstrzeliwaniach oraz o stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej. Nie wahałem się oświadczyć, że na wypadek zastrzelenia jednego Niemca zostanie rozstrzelanych 100 Polaków. I wreszcie ostatni cytat. Musimy się trzymać wszyscy razem. Pamiętajmy, że wszyscy, jak tu jesteśmy, znajdujemy się na liście zbrodniarzy wojennych pana Roosevelta. Ja mam zaszczyt być tam na pierwszym miejscu. Można powiedzieć, że staliśmy się współwinowajcami w sensie historii świata. Rozpoczyna się przesłuchanie oskarżonego Hansa Franka. Pierwszy zadawać będzie pytania obrońca oskarżonego, dr Zajdl. Zgodnie z ustawodawstwem anglosaskim, oskarżony ma prawo występować we własnej sprawie jako świadek. Jaka była rola świadka w wydarzeniach w Polsce po roku 1939? Jestem za nie odpowiedzialny. I kiedy 30 kwietnia 1945 roku Adolf Hitler skończył życie, postanowiłem ujawnić wobec świata całą moją działalność. Nie zniszczyłem 43 tomów mojego dziennika, które opisują wszystkie te wydarzenia i mój w nich udział, lecz wręczyłem je oficerom armii amerykańskiej, którzy mnie aresztowali. A czy świadek poczuwa się do winy pogwałcenia umów międzynarodowych lub zbrodni przeciwko ludzkości? Zadaniem Trybunału będzie wydanie orzeczenia w tej sprawie. Wobec tego cofam to pytanie. A co świadek może powiedzieć w związku z zarzutami podniesionymi przeciwko niemu w akcie oskarżenia? W związku z tymi zarzutami mogę to jedynie powiedzieć. Proszę Trybunał, by ocenił rozmiary mej winy po zakończeniu procesu. Ja osobiście, mówiąc z głębi mej duszy i po doświadczeniach 5 miesięcy tej rozprawy, pragnę jedynie oświadczyć, że po uzyskaniu całkowitego wglądu we wszystkie straszliwe zbrodnie, które zostały popełnione, jestem opanowany głębokim poczuciem winy. Czy brał pan kiedykolwiek udział w eksterminacji Żydów? Powiedziałbym, że tak. A to dlatego, że brałem udział przez 5 miesięcy w tym procesie i słyszałem zeznania świadka Hessa, wobec czego sumienie moje nie pozwala mi na zrzucenie odpowiedzialności na niższych wykonawców. Zresztą mój dziennik świadczy przeciwko mnie. Moim obowiązkiem jest odpowiedzieć na tego rodzaju pytanie tak. 1000 lat przeminie, zanim zatrze się ta wina Niemiec. Frank był jedynym oskarżonym, który przyznał się do winy. Tak, ściśle biorąc pierwszym, bo później Szper też przyznał się do winy, ale niemniej to była wielka sensacja. Kilku kolegów z agencji zachodnich porwało się do telefonów, oświadczając, że Frank dzisiaj dał świetny tytuł, jak to się mówi. Ale wkrótce nastąpiła druga sensacja, bo po tym patetycznym przyznaniu się do winy, gdy przyszło do spraw konkretnych, Frank wszystkiego się wypierał. Nie odpowiadał ani za terror policyjny, ani za obozy koncentracyjne, ani za wyniszczanie kraju. O niczym nie wiedział. Ale czym wytłumaczyć taką nagłą zmianę stanowiska? No więc o kulisach tej sprawy dowiedzieliśmy się nieco później. Co interesujące, Frank w więzieniu po próbie nieudanej samobójstwa nawrócił się na katolicyzm i stał się nie tylko bardzo religijny, ale wręcz dewocyjny. Przystępował do sakramentów, bardzo często się spowiadał, chodził na mszę świętą i jego spowiednik, ciekawa zresztą postać, jezuita amerykański, nakazał mu, jak to zwykle w takich wypadkach, publiczne przyznanie się do winy i okazanie skruchy. Natomiast gdy przyszło do spraw właśnie konkretnych odpowiedzialności za egzekucję, za terror, za mordowanie Polaków, wtedy obudziła się we Franku dusza prawnika. Wiedział, że tu już nie chodzi o deklarację czy deklamację, a o własną skórę. I wtedy się wszystkiego wypierał. Doszło do sytuacji zupełnie groteskowej, bo Frank przed sądem próbował się przedstawić w roli dobroczyńcy narodu polskiego. Byliśmy obaj podczas okupacji w Polsce, panie Andrzeju, więc wiemy, jak to
to naprawdę wyglądało. No a tymczasem przed Trybunałem trzeba było rzeczywiście dużo tupetu, żeby zdobyć się na to, na co zdobył się Frank. Mówił o tym, że w Polsce kwitła kultura, rozwijała się czytelnictwo. Wiemy przecież, że nie wyszła przez 5 lat ani jedna polska książka, nie wychodziła polska prasa. W kraju, gdzie za kupienie białej bułki obowiązywała kara śmierci, Frank twierdził, panował dobrobyt, był to kraj mlekiem i miodem płynący. W kraju, gdzie dzisiaj rzecz zupełnie nie do pojęcia z perspektywy 25 lat, obowiązywał policyjny zakaz grania Chopina, Frank twierdził, że był protektorem Chopina i zorganizował z wielkim trudem pierwsze w historii Polski Muzeum Chopinowskie. To są rzeczy oczywiście, zdawałoby się, wręcz groteskowe. Ale przed Trybunałem to tak nie wyglądało. Myśmy chcieli poprzez sprawę Franka przedstawić prawdziwą, historyczną sytuację w Polsce. Tymczasem jego zeznania złożone pod przysięgą zachowywały swą wagę, dopóki nie zostały podważone innymi dowodami. A co najważniejsze, że nawet bardzo wybitni prawnicy zachodni, nie ze złej woli, po prostu nie potrafili zrozumieć, jak to było możliwe, że można było człowieka na ulicy aresztować, a następnego dnia postawić pod murem i rozstrzelać. Mimo woli zadawali pytanie, za co, za jakie winy. Nie rozumieli tego, że nie trzeba było żadnej winy. Wystarczyło, że był Polakiem, że cały naród polski był wyjęty spod prawa. I to była zasadnicza różnica pomiędzy okupacją, nawet najbardziej okrutną, na Zachodzie, a tym, co było w Polsce, co było eksterminacją. Po raz pierwszy w nowożytnej historii wielkie, nowoczesne państwo postawiło sobie za cel i przeprowadzało ten cel przy pomocy całej ogromnej maszyny policyjnej, państwowej, administracyjnej, wyniszczenie fizyczne, zagładę biologiczną całych grup narodowych i etnicznych, poczynając od Żydów, a następnie narodów słowiańskich. Czy kazał pan kiedykolwiek rozstrzelać zakładników? Ja osobiście nigdy nie kazałem rozstrzelać zakładników. A kiedy dowiedział się pan o istnieniu obozu koncentracyjnego w Majdanku? Dowiedziałem się o nim po raz pierwszy w 1944 roku ze sprawozdań zagranicznych. A więc nie znał pan warunków, jakie panowały w Treblince, Oświęcimiu i innych obozach? Nie. Nigdy nie byłem w Majdanku, Treblince ani w Oświęcimiu. Oskarżenie przedłożyło pod sygnaturą ZSRR 223 wyjątki z dziennika świadka dotyczące profesorów krakowskich. Otóż, jeżeli dziennik ściśle oddaje prawdę, czy ja mogę coś od razu powiedzieć o profesorach krakowskich? Proszę. Dnia 7 listopada 1939 roku przybyłem do Krakowa. Dnia 5 listopada, a więc przed moim przybyciem, SS i policja wezwały na zebranie profesorów krakowskich, następnie ich aresztowano i wywieziono do jakiegoś obozu koncentracyjnego. Mam wrażenie, że był to Oranienburg. Raport w tej sprawie otrzymałem po moim przybyciu. I wbrew temu, co znajduje się w moim dzienniku, stwierdzam tu teraz pod przysięgą, że nigdy nie ustawałem w dążeniu do uwolnienia wszystkich tych profesorów. To wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Przechodzę teraz do jednego z najważniejszych pytań. W roku 1942 przemawiał pan na dużych zebraniach w Berlinie, Wiedniu, Heidelbergu i Monachium. Jaki był cel przemówień i jakie konsekwencje pociągnęły za sobą dla pana? Treść tych przemówień może być odczytana. Był to ostatni wysiłek, jaki podjąłem, by za pomocą publicznych wystąpień do narodu niemieckiego uświadomić Hitlerowi prawdę, że rządy prawa są nieśmiertelne. Oświadczyłem wówczas, że Rzesza bez praworządności i bez poszanowania praw ludzkich długo nie potrwa. W związku z tym znalazłem się przez pewien czas pod obserwacją policyjną w Monachium, a następnie zostałem usunięty ze wszystkich stanowisk partyjnych. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. W tej chwili Hans Frank zeznaje w charakterze oskarżonego. Otrzymuje pan do wglądu następujący dokument. Czy pan go zna? Czy orientuje się pan w jego treści? Jest to dekret z 2 października 1942 roku. Pan był prezydentem Niemieckiej Akademii Prawa. Co pan myśli o podpisanym przez siebie dekrecie z punktu widzenia elementarnych zasad prawnych?
Jest to zwykły tekst dekretu omawiający wojenne sądy doraźne. Przewiduje on, że rozprawie winien przewodniczyć sędzia, że winien być sporządzony protokół rozprawy. No a poza tym miałem prawo łaski, a więc każdy wyrok musiał być mi przedkładany. No. Mówi pan o powierzonym panu prawie łaski. Proszę zwrócić uwagę na paragraf 6 tego prawa. Przypominam panu, że w myśl brzmienia dekretu wyrok tego wojennego sądu doraźnego winien być wykonany natychmiast. Przypominam panu również, że był możliwy tylko jeden rodzaj wyroku. Wyrok śmierci. W jaki sposób mógł pan wyrok zmienić, jeśli skazany musiał być natychmiast po wyroku rozstrzelany lub powieszony? Mimo to wyrok musiał być mi przedłożony. Owszem, ale musiał być też natychmiast wykonany. Pamięta pan akcję AB? Tak jest. Czy pamięta pan, że akcja ta oznaczała śmierć tysięcy polskich intelektualistów? Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie korzystał pan z prawa łaski w czasie prowadzenia tych nieludzkich akcji? Korzystałem z niego. Oto dokument. Dnia 30 maja 1940 roku złożył pan następujące oświadczenie. Wszelkie usiłowania interwencyjne ze strony instancji prawniczych przeciwko akcji AB winny być uważane za zdradę niemieckich interesów. Czy pamięta pan to oświadczenie? Nie pamiętam go. Ale musi pan brać pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy jako całość, a nie ograniczać się tylko do jednego zdania. Mówię tu o słowach, które w moim przekonaniu mogą mieć dla prawnika tylko jedno znaczenie. Pisał pan. Komisja ułaskawień, stanowiąca część mojego urzędu, nie interesuje się akcją AB. Wynika z tego, że pan zrezygnował ze swojego prawa łaski. Nie. Jak więc pan potrafi wytłumaczyć swoje słowa? To jedno zdanie. Komisja ułaskawień nie interesuje się tymi sprawami. Jest to uwaga, którą rzuciłem bez przemyślenia. Przypomnę panu inne zdanie, by mógł pan lepiej ocenić wyniki tej akcji. Złożył pana następujące oświadczenie. Nie potrzebujemy odsyłać tych elementów do niemieckich obozów koncentracyjnych. Mielibyśmy wówczas kłopoty i obszerną korespondencję z ich rodzinami. Musimy ich po prostu likwidować na miejscu i to w jak najprostszy sposób. Miał pan na myśli likwidację w najprostszy sposób. Czy tak? To jest straszliwe słowo, ale dzięki Bogu tego nie wykonano. Owszem, wykonano, bo ludzie ci zostali straceni. Jeżeli zostali skazani, to zostali straceni, o ile nie zostało zastosowane wobec nich prawo łaski. A zostali skazani bez zastosowania prawa łaski. Nie sądzę, by tak było. Niestety ludzie ci już nie żyją. I wobec tego jasne jest, że zostali straceni. Jacy ludzie? Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Przystępujemy do przedstawienia dowodów rzeczowych. Nasze dowody rzeczowe będą straszne. I powiecie, że pozbawiłem was snu. Thank you.
Musiał to być wielki szok dla oskarżonych. Tak. Wyświetlenie tego filmu to był chyba jeden z najbardziej dramatycznych momentów procesu. Chociaż przedtem też nie brakło momentów grozy. Dzień po dniu słuchaliśmy, czytaliśmy dokumenty o okrucieństwach, które się nie mieściły w granicach zdrowej wyobraźni. Ale widocznie już ludzka wyobraźnia jest taka, że inaczej reaguje na papier, nawet jeśli jest na nim wyrok śmierci na 10 tysięcy osób, a inaczej na widok katowanego człowieka, a cóż dopiero mówić o setkach tysięcy ofiar. Pamiętam, że podczas oglądania tego filmu wzbierała wśród wszystkich jakaś pasja, jakaś zaciętość. Gdy zapaliły się światła, cała ława prasowa stanęła na równe nogi i patrzyła w milczeniu na ławę oskarżonych. Wydawało się, że coś się stanie, jakby coś wisiało w powietrzu. Nawet niewzruszony sędzia Laurens po raz pierwszy zapomniał wypowiedzieć sakramentalną formułkę, która odracza sesję do dnia następnego i w milczeniu wyszedł z sali. I tylko to właściwie się stało. Oskarżeni rzeczywiście zareagowali szokiem. Taki Fritzsche na przykład dostał w swojej celi regularnego ataku histerii. Frank wygłaszał znowu jakieś patetyczne tyrady. Funk dosłownie płakał. Dlaczego? Co się stało? Moim zdaniem z ekranu powiało ku nim śmiercią. Poczuli po prostu namacalnie, jak im się zaciska koło szyi pętla. Zrozumieli, że po tym, co zobaczono, nikt z nich już nie wykręci się od odpowiedzialności. Podczas kiedy przed tym jeszcze każdy z nich w gruncie rzeczy łudził się, że to sąsiad będzie wisiał, ale nie on. A teraz ta nadzieja rozwiewała się. Wysłuchajmy ostatniego słowa oskarżonych. Stoję poruszony do głębi mej duszy ogromem cierpień, którym starałem się zapobiec wszystkimi dostępnymi mi środkami, a którym nie z mojej winy przeszkodzić nie potrafiłem. Dlatego z podniesioną głową i niewzruszonym przekonaniem mogę powiedzieć, że świat ozdrowieje nie siłą gwałtów, ale przez siłę ducha i poczynania zgodne z moralnością. Oskarżyciele obarczają mnie odpowiedzialnością za obozy koncentracyjne, za likwidację Żydów i za wiele innych zbrodni. Wszystko to nie odpowiada ani prawdzie, ani nie jest zgodne z przedstawionymi dowodami. Najlepsze, co mogłem dać jako żołnierz, posłuszeństwo i wierność, zostało wykorzystane do celów, których nie można było rozpoznać. Nie dostrzegałem granicy, jaką wytycza wypełnienie obowiązku żołnierskiego. Na tym polega moja wina. Panie przewodniczący, panowie sędziowie, moja niezłomna wiara polega na tym, że kiedyś historia obiektywnie i sprawiedliwie oceni wyższych dowódców wojskowych. Opuszczę tę salę z tak samo podniesionym czołem, jak wszedłem do niej kilka miesięcy temu. Nie chciałem tej wojny. Nie pomagałem w jej rozpętaniu. Czuję się całkowicie niewinny. Pragnę jeszcze raz w obliczu Trybunału podkreślić swoje umiłowanie pokoju. Dążenie do utrwalenia pokoju na świecie. Nie moja wina, a moje nieszczęście, że ludzie mnie nie rozumieli albo rozumieli opacznie. Dzisiaj przed światem i Europą stoi jeden problem. Czy Azja opanuje Europę i czy mocarstwa zachodnie potrafią likwidować wpływ Sowietów na Labie, na Wybrzeżu Adriatyckim i w rejonie Dardaneli? Innymi słowy, Wielka Brytania i USA stoją przed tym samym dylematem, co Niemcy. Proces ten był prowadzony na grobach milionów ofiar
Ich cienie w czasie rozprawy przesuwały się przez salę sądową, oskarżając nas. Wojnę przegraliśmy nie z powodu braków technicznych, nieszczęśliwych okoliczności czy zdrady. To Bóg wydał i wykonał wyrok na Hitlerze i jego systemie. Odwracając się od Boga, musieliśmy zginąć. Czy wszyscy oskarżeni zasłużyli na karę śmierci? Możliwe, że jedni są bardziej winni, drudzy mniej. Niektórzy odgrywali bardziej bezpośrednią, aktywną rolę niż inni w tych okropnych zbrodniach. Ale kiedy w wyniku zbrodni ginie 12 milionów naszych braci, ulega zniszczeniu cały kontynent, rozprzestrzeniają się na całym świecie trudne do opisania tragedie i cierpienia, jakąż okolicznością łagodzącą może być fakt, że niektórzy z oskarżonych byli głównymi figurami, a inni drugorzędnymi. Jakie znaczenie ma ten fakt, że niektórzy zasłużyli po 100-kroć na śmierć, gdy inni na 1000 śmierci? W imię prawdziwej miłości człowieka, w imię pamięci niewinnych ludzi zamordowanych przez bandę przestępców, w imię pokoju i szczęścia przyszłych pokoleń, wzywam sąd, aby wymierzył wszystkim oskarżonym bez wyjątku najwyższy wymiar kary. Karę śmierci. Stoją oni przed nami, jak stał splamiony krwią Gloster nad zwłokami zamordowanego przez siebie króla. Błagał on wdowę, tak jak oni błagają nas. Powiedz, to nie ja zabiłem. I królowa odpowiedziała, w takim razie ty powiedz, że on nie jest zabity, ale on jest zabity przez ciebie, nikczemny niewolniku. Jeżeli ci ludzie są niewinni, to znaczy, że nie było wojny, nie było zabójstw, nie popełniano zbrodni. Dwadzieścia jeden razy otwierały się i zamykały drzwi, kiedy wprowadzano i wyprowadzano oskarżonych. Göring, Keitel, Rosenberg, Ribbentrop, Kaltenbrunner, Frick, Frank, Saukel, Streicher, Jodl, Seitz-Inquart i zaocznie Martin Bormann zostali skazani na karę śmierci przez powieszenie. Hess, Funk i Raeder na karę dożywotniego więzienia.